Prosty przykład: masz przed sobą dwóch agresorów, i jak masz się ustawić? W centrum, po twojej, powiedzmy po ich prawej stronie, czy po ich lewej stronie? Jeżeli jest dwóch agresorów, w centrum, słaby pomysł, starasz się ustawić tak. Najczęściej zadawanym ciosem na otwarcie konfrontacji będzie taki prawy cel. Większość osób jest praworęcznych. To jest czysta statystyka. Mhm. Więc staram się stanąć po prawej stronie jednego z bliższego agresora, żeby wyłączyć jego prawą rękę i wyłączyć ten prawy cep od drugiego agresora. Bandyta chwycił go za nogi, wywrócił go. Mój uczeń upadł na ziemię, uderzył głową prawdopodobnie w krawężnik, na chwilę stracił przytomność. Nie wiemy na ile, bo jak się otknął, to tamten siedział na nim i go tłukł. Nie ma praktycznie możliwości obrony przed nożem. Będziesz pocięty po prostu, najprawdopodobniej. Absolutnie. I ten ktoś może być niewprawionym nożownikiem, po prostu jak będzie rozpędzony. To jest masa, to jest nóż, to. Coś tam czasami robimy, ale właśnie to jest taki przykład, dlaczego dobrze byłoby mieć taką gazetę zwiniętą gdzieś przygotowaną. Bo możesz jej do tego użyć i możesz pomóc sobie przetrwać. Jeżeli ty nie masz narzędzia, a ktoś ma narzędzie i on nie myśli o tym, że on przekroczy obronę konieczną, to, to naprawdę jesteś w dupie. I tu nie ma. Marcin Michali-Klipka. Cześć. Cześć. Um, I tak jak mówię, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem nauczycielem. Tak najczęściej o sobie mówię. Zajmuję się nauczaniem bezpieczeństwa. Wszelkich kompetencji związanych z tym, żebyśmy czuli się lepiej, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy w sytuacji kryzysowej byli sobie w stanie poradzić. Mhm. Więc tak naprawdę jestem nauczycielem przedmiotu który nazywa się bezpieczeństwo. Okej, okay, czyli ty zajmujesz się nie tylko jakby sztukami walki w samoobronie, tylko jeszcze jakimiś aspektami psychologicznymi pewnie. Tak, to jest yy, połączone, to jedno wynika z drugim, ciężko inaczej. Powiedziałbym, że jeżeli dojdzie do aktu fizycznego, to wiele rzeczy, w których nauczam wcześniej, nie zadziałało. Czyli mhm. jest to jakaś tam reakcja finalna tak naprawdę. Okej. Okay. Um... Czyli rozumiem, że na początku zajmuje się w takim razie deeskalacją de To się na tak nazywa: deeskalacja tak. konfliktu, tak? Tak, to jest bardzo ładne, mądre słowo. Zajmuje się tym, jak się zachowywać. Jak zbudować sobie nawyki w dzisiejszym świecie, w świecie, no, innym niż ten, który był dwie-trzy dekady temu. Albo innym powodów. niż ten, który był cztery, sześć miesięcy temu. Tak, to na pewno. Y Doświadczył nas COVID bardzo mocno, jeżeli chodzi o reakcje przemocowe. E, wojna, kryzys. Tu mamy wszelkie składowe równania, żeby działo się to, co gdzieś tam z spokojnej perspektywy możemy sobie obserwować. Jest duży wzrost zachowań przemocowych. Jest, jest duży? Obserwujesz tak? Obserwujesz to? Jest, jest duży. On wynika, to jakby dłuższa rozmowa, może będziemy mieli chwilę o tym, o, o tym też rozmawiać tutaj. Natomiast ja staram się pomóc, jak się zachować, żeby, żeby w ogóle nie doszło do tych sytuacji. Jak analizować to, że mogę stać się ofiarą e, i jak nie dopuścić do, do sytuacji agresywnej. Potem w trakcie, kiedy już dochodzi do jakiejś komunikacji, jak przez nią przejść, żeby próbować to deeskalować i w momencie, kiedy to już jest niemożliwe, jak działać. Okej, okay, um, ja słuchałem sobie Joko, nie wiem czy słuchasz no, jego no, podcastu. Oczywiście. I on opowiadał u siebie, robił taką analizę, właśnie na podstawie jakichś artykułów naukowych, gdzie pokazywali, że ludzie, którzy zachowują się w określony sposób, jest większe prawdopodobieństwo, że to właśnie oni zostaną zaatakowani niż inni ludzie, którzy zachowują się, na przykład są bardziej pewni siebie, albo chodzą troszeczkę szybciej, albo, są te, tak. albo mają inną posturę. Czyli... Jest to taka podstawa typowania do ofiary. tak? Jeżeli jesteśmy mniej e, pewni siebie, tak to nazwijmy łatwiej stajemy się ofiarą. Kto będzie ofiarą? Ktoś, kto ma, sam tego doświadczyłem, 8 miesięcy rękę na tym blaku i, i gdzieś tam zwija się z bólu po kolejnej fizjoterapii, czysto fizyczne przypadłości, czy ktoś to pewnym sportowym krokiem z torbą z siłowni wychodzi i prosta typologia. Więc faktycznie tak jest. My też przez nasze nawyki bardzo często stajemy się ofiarą, więc jeżeli podróżujemy, gdzieś tam przemieszczamy się, w zgarbieni, wpatrzeni w smartfon, mhm a w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej odwracamy od niej wzrok, bo nam się wydaje, że jeszcze bardziej spojrzymy w smartfon i wtedy coś nic nie stanie, gdzieś tam wpadamy w ten ciąg nieszczęścia. Mhm. I tutaj całkowicie się zgadzam, wspieram, że, że tak, to, tak to jest. Więc do tego jeszcze dochodzi to, że my społecznie jesteśmy warunkowani na to, że Taka pewność siebie jest niewłaściwa. Mamy być, mamy współpracować, mamy być um, ułożeni. ułożeni, grzeczni? Um, czasami to nie jest dobre. Kiedyś to jeszcze w latach 2000 w szkoleniach dla korporacji pojawiło się takie modne słowo asertywność, mhm. e, które ja uważam jest tak na dobrą Prawda. sprawę bardziej pojatywne społecznie niż, niż, niż pozytywne. E, ale tu gdzieś tam o to chodzi, o budowanie naszych granic już na poziomie tego, o czym wspomina Joko, czyli nie wiem, przemieszczania się gdzieś tam po ulicy. Wy, wy, oddawania konkretnych sygnałów tego, tak. jak, jak, jak wyglądasz z odległości. Te komunikaty są niezwykle istotne. Hmm, czyli załóżmy, jeśli ktoś jest w obliczu jakiejś negatywnej sytuacji i chowa jeszcze bardziej głowę w telefon, to z twojej perspektywy to zawsze prowadzi do, może nie, zawsze, wiadomo, że nie da się powiedzieć, ale z reguły to prowadzi jeszcze do gorszego, gorszych konsekwencji? Hmm. Tak, tak, tak uważam, że chodzi o, już wchodzimy teraz już w materię mojej pracy, chodzi mm. o budowanie komunikacji, okej, okay, wiem, jesteś alfa, okej, okay, ja też. Ustawiamy relacje pół na pół, niekoniecznie wyzywające, patrząc się w oczy wcale, to, to, to nie tędy droga. Ym, I w ten sposób daję sygnał, okej, okay, stary, widzę cię, idę dalej. Nie jestem łatwy. Oni też właśnie mówili, że trzeba patrzeć na ludzi i że tak. to... I że to, to jest A, niesamowite. Ale pamiętajmy, że nie wszędzie, bo podczas jednych, z pobierania moich nauk, bo tak się złożyło, że mniej ponad 20 lat udaje mi się jeździć po świecie i się uczyć od bardzo fajnych instruktorów, bardzo dobrych ekspertów. Czytałem. Mhm. I będąc na przykład w Moskwie, miałem absolutny zakaz, jadąc metrem, patrzenia się w oczy osobom o ciemniejszej karnacji, bo te osoby często pochodzące z Auralu, w ich kodzie to jest wyzwanie. Więc tutaj też trzeba gdzieś tam pamiętać, że gdzieś gdzie jesteśmy, to też warunkuje naszą reakcję, bo jeżeli powiem ci na przykład, że jeżeli ktoś cię złapie za rękę, musisz jak najszybciej się pozbyć tego uchwytu. I, I zbudować swoją strefę bezpieczną, a wyobraź sobie, że gdzieś jesteś na Bliskim Wschodzie, na bazarze, gdzie jest normalne, że każdy cię nagabuje, chwyta za rękę, a ty będziesz tam swój kungfu robił. No, mm -hmm. O tym też musimy pamiętać. Mm, moi znajomi byli na zawodach, na rolkach. O, o, powiadałem ci wcześniej, że jeździłem mm -hmm. na rolkach w Kijowie. I w Kijowie też im mówili, że nie mogą patrzeć ludziom w oczy, że to jest wyzwanie. I, czyli w, w, wychodzi na to, że to na wschodzie głównie tak jest. To tak. No, coś... pe, pewne narodowości też, szczególnie jakby takie klanowe, mające bardzo silny kodeks, a sporo też je mamy już w Polsce. No, trzeba po prostu pamiętać, że grupy kultury, że nie jesteśmy tacy sami i szanujmy to po prostu. Mhm, to jest bardzo ciekawe. Powiedziałeś, że miałeś sytuację, że chodziłeś z tym Blakiem, ktoś cię zaatakował. Nie, nie. To, była, to był uraz treningowy. Bardzo, bardzo niefajny. Ja dlatego... Tom, to też zmieniło mnie trochę jako trenera. Zacząłem bardzo selekcjonować uczniów. I całe szczęście, że to stało się się mnie ktoś po prostu podczas spokojnego technicznego drilla bardzo przesadził. Ja miałem pełną dyslokację ręki w łokciu, wiele miesięcy rehabilitacji. Całe szczęście, że to spotkało mnie, a nie kogoś z osób, które nauczam. Mhm. No bo to była taka kontuzja z tych, tych głupich, że ktoś po prostu. Ktoś przesadził. Przesadził, nie, nie odnalazł się. A duża waga spowodowała to, że, że ręki nie było. Czy on się charakteryzował czymś? Jakby domyślałeś się, że może coś, coś takiego się wydarzyć? Szczerze mówiąc. Nie, dlatego, że to był funkcjonariusz i to takiej jednostki grupy specjalnej, który gdzieś tam nie trzymał ciśnienia podczas totalnie zabawowych, zadaniowych takich tarcz sparingów i nagle nagle się odpalił. W ogóle nie. Tutaj zawiodłem całkowicie, tylko to też jest inaczej. Pamiętajmy, że jeżeli trenujemy razem, to mamy trochę inne pole zaufania. Wiesz, bo, bo, bo ćwiczysz jujitsu, więc, mhm. więc no ciężko, gdybyś miał walczyć każdą walkę sparingową jak na zawodach na śmierci życie, to, to byłoby bez sensu. Tak, ale jako ja, jako początkujący, chyba i tak trochę przesadzam, bo mam sporo kontuzji i jestem turbo bolały po tych treningach. No to, to wiesz skąd się to bierze? Czasami po prostu warto unikać sparringów z kimś, bo on ci więcej może zagrozić, niż dać, więc. Pod i nauczyłem się nowej rzeczy, że nie, bo na początku wychodziłem z założenia, jak chodziłem na rżnicę, że przychodzi gościu, nieważne jak wygląda, czy jest ogromny, czy jest mały. Myślałem sobie, jak ktoś mnie taki zaatakuje na ulicy, to muszę umieć z nim walczyć, więc brałem każdego. Ale to nie jest dobre, bo nie walczę na ulicy codziennie z kimś ogromnym i a z tymi ogromnymi ogromnymi ludźmi, jak trenowałem, to mnie zajeżdżało to kompletnie na tych treningach. Tak, tak. Do, do, dobry partner, dobór partnerów to też rola trenera w tym oczywiście. No ale to pamiętajmy, mówimy często w, w samoobronie jest taki, taki trochę frazes, jak trenujesz, tak reagujesz. Nie do końca. Trening jest inną przestrzenią, jest inne obciążenia. Wiesz, na treningu to jest trochę z mojej e, beczki. E, nie wiem, jak wciśnięć mi palce w tchawicę, będzie mnie bolało na treningu. W mhm. sytuacji realnej, kiedy będę już wprowadzony na czyste adrenalinie w złość, i wyrobię to samo na treningu, wciskaj mi, jak bardzo chcesz głęboko te palce. To jakby trening, a rzeczywistość trzeba pamiętać, że są spore różnice. Adrenalina jest dużo to wyższa. Oczywiście. Nie? Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Um, może wróćmy trochę do początku. Powiedz mi, jak, się, jak to się stało, że w ogóle zaangażowałeś się w e, samoobronę? zaczynałem od dziecka to taka historia pewnie tutaj powtórzę za moim przyjacielem Kamilem który był, był twoim gościem mm -hmm. pozdrawiamy Kamila tak absolutnie zaczynałem tak jak w tamtych latach od dostępnych sztuk walki, a wielu ich, wiele ich nie było więc jakieś kung fu karate takie bardzo, bardzo tradycyjne jeszcze metody bo to było dla mnie dostępne i tak ja wzrastałem dosyć szybko, jeszcze miałem tradycję zapaśnicze, tata był zapaśnikiem, chociaż w tamtych czasach, czego żałuję dzisiaj jako dziecko, nie doceniałem tak bardzo zapasów, jak doceniam je od wielu lat. Mhm. Więc raczej uciekałem od tych zapasów, bo bardziej chciałem być jak Bruce Lee, czyli, czyli trzeba było tam krzyczeć, kopać i, i skakać. Wtedy ten parter nie był taki modny, nie? No, nie, nie no, w ogóle nikt nie miał pojęcia, że to jest tak potrzebne. E i, I to trwało wiele lat. To było taką moją solidną pasją. Ja dosyć szybko sobie wymyśliłem, że chcę być instruktorem, trenerem, mhm. i to jest ciekawe dla mnie. To było w czasach, kiedy nie było zawodowych trenerów. Szybko sobie to wymyśliłeś, czyli ile lat? Ja myślę, że byłem takim jeszcze nastolatkiem, już wiedziałem, że, że chcę, że, że to, ta ta część. Bycia instruktorem najbardziej mnie w tym pociąga. Mhm. Tu to, to, to to miałeś pewnie też jakąś drogę zawodniczą, na przykład? Bardzo delikatną. Jakieś takie miałem występy pojedyncze. Robiłem to tak bardziej z tego tytułu, że chciałem się sprawdzić, ale nie miałem takiego flow wiesz, na zdobywanie świata. No, mhm. Trochę tak jak Kamil, który jest mega utytułowanym zawodnikiem. Ale nie chcę o tym mówić. Tak, ta. a mnie to, i to, jest to straszne, a mnie to właśnie nie pociągało, bo jak gdybym miał takie tytuły jak Kamil, to tylko, tylko o tym byśmy rozmawiali. E, a, a jakoś to miało się, szczególnie miałem dosyć szybko takie pierwsze doświadczenie z instruktorem już świętej pamięci, który był taką pierwszą osobą, która pokazała mi realne sztuki walki. E, I to był Piotr Święcki, e, Taka trochę znana w tamtych czasach w Warszawie legenda, bo to był taki, no, Biok, fighter. Mhm. Jednocześnie jakieś jeszcze miał powiązania z grupą wołomińską. Czyli takie kryminalne klimaty. Kryminalne klimaty. Zresztą zginął tutaj w tej strzelnicy, strzelnie w Gamie. I, ale dla nas był po prostu dobrym trenerem i takimi dzieciakami i osiedlowymi się po prostu zajął. Mhm. Jakiś miał dosyć solidny pierwiastek dobra ale zajmował się z nami, pokazując nam takie właśnie... Pierwszy raz zobaczyłem, że można coś łączyć, tak? On był... I to też jest dyskusja, bo pamiętaj, że teraz sztuki walki bardzo często ja jestem oryginalny, nie, je, to moja orgi... moje kung fu jest bardziej kungfu niż twoje kungfu. Tak, e... jest zawsze ta dyskusja, która sztuka walki jest I Ja nie wchodzę w temat, on nam się przedstawiał jako wtedy instruktor Jitkunedo, czyli systemu, który stworzył Bruce Lee. Wiem, że dużo wyjeżdżał, wiem, że dużo się uczył i takiego go zapamiętuję i faktycznie tego nas uczył i uczył nas wtedy już bardzo kontaktowo łączenia tego wszystkiego i to była taka pierwsza dla mnie e, odkrycie na to coś co dzisiaj się nazywa MMA. Czyli jak powiedziałeś, że realne sztuki walki to mówisz o tym, że to było właśnie już takie trochę łączenie. To było takie łączenie i to były wiesz takie grochowskie głupoty, tak, bo ja się wychowałem na Grochowie, kurczak mieszkał na Grochowie, mieliśmy Pab, zresztą tych, którzy może to pamiętają z tamtych czasach, Pab Baron, gdzie myśmy się tam spotykali, no jak się pojawił ktoś obcy, to, to były solowy, więc to było tak, że trening mieszał się z życiem, e, dużymi dużym ilościami wódki i. Dużo, dużo miałeś solów w tamtym barze? I, wiesz co, to, to, to było, wtedy to było o tyle zabawne, że to była część imprezy, tak? No musiałeś A ile, ile miałeś lat wtedy? 17 i więcej. Okay, tak? I tak zacząłem, zacząłem, zacząłem wzrastać właśnie w takiej atmosferze, i tak nie do końca to rozumiałem, ale nie będę to oszukiwał, że byłem mnichem, a też nie byłem żadnym bedbojem. Po prostu byłem młodym dzieciakiem, który jak patrzył na tych. Wiesz, bandytów, Mercedesach, którzy odnieśli sukces. Mnie nawet nie ciągnęło, żeby być, ale samo przebywanie w ich towarzystwie, wiesz, jak oni szli ulicą, a wszyscy się rozchodzili na strony, mhm. to było wow dla dzieciaka. No, po prostu. cię. Oczywiście. Mhm. A do tego szły naprawdę super treningi niekomercyjne w grupie, a jeżeli jeszcze jak przychodził jakiś z jego kolegów i się okazało, że na sparingu udało ci się tam coś mu zrobić albo wklepać, no to już się czułeś niezniszczalny wtedy. A um, jeszcze ciekawe mnie te salówki, Wygrywałeś wszystkie, czy... Nie, absolutnie. To jakby jestem ostatnią osobą, która coś takiego buduje. Zdarzało mi się dostać i zdarzało mi się zresztą e, dostać e, na przykład dwukrotnie od kogoś, bo się myślałem, że minie miesiąc jak na filmach się jeszcze raz sprawdzę. Jeszcze raz dostałem, więc... To, to, to szybka lekcja takiej, takiej pokory, ale w tamtych czasach nieistotne było, żeby wygrać. Istotne było, żeby się po prostu tłóc. To, to takie ja też, trochę było. Ja też wychodziłem z takiego założenia. Chodziłem do gimnazjum, to e, pamiętam, że byłem takim dzieciakiem, że e, była taka ekipa właśnie trochę takich patusów u mnie w szkole. I z pierwszym gościem biłem się tak, a po prostu stwierdziliśmy, że się będziemy bili, to się poszliśmy bić. Z drugim gościem biłem się, że przyszli do mnie i powiedzieli, Ej, dawaj bij się z tym typem. Ja Okej, okay. wstałem z ławki i poszedłem się z nim bić. Ale w końcu to się skończyło dla mnie bardzo źle, więc miałem to, nazwijmy to kontuzją. Więc moja przygoda z biciem się skończyła, I dzięki Bogu wszystko z mojej winy. Także. Um, Dlatego Cię pytam, czy dostawałeś też, no bo mówisz, że dla, dla Ciebie to było ważne, żeby się bić, a pytanie, kiedy to się kończy, kiedy coś się stanie komuś? W takim środowisku naładowanym testosteronem, takim głupim testosteronem, trochę lat 90. wtedy... Mm to nie myślałeś jeszcze o konsekwencjach. Pamiętaj, to, to, były, to były inne czasy, tak? Dzisiaj mamy sytuację przemocową, ona jest nagrana w monitoringu miejskim, nagrana jest przez trzy komórki. Spójrzmy na, na rok temu Arkadię i tę taką słynną... Z ktoś tam Tak, tak. To było z kilku nagrań do analizy. Ja nawet nie musiałem docierać do, do analiz kamer e, ochrony, bo, bo wystarczyło otworzyć Facebooka. Mhm. Więc mamy trochę inną rzeczywistość i... i, 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 i jest też inaczej. Mhm. Bo wierzę w to, że miałem możliwość jeszcze dotknięcia takich honorowych bujek. Gdzie dostałeś i szanowałeś to. I nie było przekroczenia pewnej, pewnej granicy. Pamiętam jeszcze te czasy. Tak? Dzisiaj to tak jest to bardziej... Nie widzę, że inaczej, ja też, też nie chcę tutaj budować, bo, bo mi się nie zdarzają bójki, no, wiesz, mam ponad 40 lat. I... Już dawno, stare czasy, ale tak, tak. rozmawiamy o początkach. Tak, ale to wtedy ta, ta honorowość i to takie dżentelmeństwo, mimo, mimo jakiejś agresji było, było wyraźne wśród nas i to, 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 to było fajne. Mhm. I, I w jakim okresie skończyłeś bójki na ulicy? Bo pewnie był taki okres, że stwierdziłem. To, to tak, że tego było tak naprawdę więcej, no to był wpływ właśnie e, tutaj e, Piotra, świętej pamięci. E, a potem tak się złożyło, że szukałem e, po prostu e, szukałem dochodów i dosyć w dosyć młodym wieku udało mi się zostać bramkarzem. W międzyczasie już wtedy jednocześnie zająłem się krafmaga, która się pojawiła w Polsce. I nastąpił tak, taka wolta w moim życiu od e, no panów w czarnych Mercedesach, dużo bliżej od razu służb mundurowych, dlatego że ekipa bramkarska, w której stałem, w ta, w pracowałem stałym, była typowo policyjna. Kraf mm. Maga to było policyjne, wojskowy system, gdzie było bardzo dużo, e, dużo świetnych funkcjonariuszy. Więc mm, u mnie tak naprawdę to był tylko popęd. Tak? To nie była ciągota do, do przestępstw, tylko popęd do, do, do właśnie takich działań. Jak zobaczyłem, że w sumie to jest bardzo podobny świat, ale lubią go ludzie, którzy są po innej stronie barykady. Mówię, wow, no jest, jest, jest fajnie. Właśnie to mnie zastanawia, jak trafiłeś na bramkę, która była policyjna? Bramka to chyba też jest zawsze taka trochę bardziej z tej drugiej strony barykady. Wiesz to trafiłem przez to, prze, przez swoje treningi, tak? bo to już był moment, gdzie interesowałem się boksem i zapasami, bo już tam miałem tych 19, 19 i więcej lat. i i znałem po prostu świetnych ludzi i to jest też w ogóle zabawne, przy tej okazji pozdrawiam, bo to bo, bo mieliśmy naprawdę genialną bramkę, ja miałem możliwość pracować razem z trenerem Janka Błachowicza, z Joczem, Proszę z bardzo. Robertem Złotkowskim, e, więc to, 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 to była bramka, słuchaj, no myśmy mieli tam naprawdę sportowo niezwykłych ludzi. Więc tak po prostu treningowo była, był dobór ekipy i udało mi się z takimi ludźmi pracować i dzięki temu też trenować, tak? Bo, bo pierwsze szlify w ogóle budowanie tego, czym jest MMA, to, to robiłem razem z Joczem, jak on też jeszcze do końca nie wiedział, czym jest MMA. Był po prostu świetnym, genialnym judoką mm -hmm. i bramkarzem. Więc yy, okay. cięgi od niego miałem okazję zbierać solidne. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie. <grywa> Okej. Okay. To jest ciekawe. Miałeś skład na bramce w takim razie. Bardzo. Jestem ciekawy, jak wyglądały wasze jakieś... E... To, jest, to był czas, kiedy technika interwencji to był lewy high kick. Takie były czasy. Naprawdę? Były, było kilku takich mistrzów kickboxingu, którym się czasami to myliło, ale mówię, spójrz, spójrz na lata. To były inne lata, inny romantyzm był i też... Też to wyglądało inaczej, gdzie, gdzie no były jakieś tam różne grupy, które próbowały gdzieś tam zdominować, przejąć i trzeba było się pokazać, ale ekipa była naprawdę zacna i, i... To będzie to moje wspomnienie na tym bujanym fotelu, gdzie ta łezka będzie mi leciała, jak będę wspominał tych ludzi i tamte, tamte gdzieś tam piękny czas razem. Ja jak e, widzę, słyszę o takich sytuacjach, ja chodzę, we Wrocławiu był, ja mieszkam z Wrocławia, e, pasaż Niepolda. I tam jak się wchodziło na ten pasaż Niepolda, to tak, jak ktoś się bił, bo, bo tam był ta, ta, taki pasaż i tam było mnóstwo osób i tam się z reguły ktoś bił po prostu, jak się przechodziło. Um, i ja się z, zawsze zastanawiałem, chodniki, w jakieś wystające rzeczy, i wy jako jak na bramce, z, jak zaczynaliście z lewego hajkika, albo nie ty, ale ktoś, to nie, nie zdarzała wam się jakaś dziwna sytuacja? Tak, zdarzały się, się przesady, tak to nazwijmy, no ale to, to był tamten czas, tak? Ja, ja myślę, że mnie się udało pracować i zrobić jakieś tam dobre wrażenie na, na pracodawcach, bo, bo od samego początku miałem skłonności do rozmowy, do uspokajania, do, do selekcjonerów. Nie, nie było w tamtych czasach selekcjonerów, pamiętaj. Mhm. Nie było w ogóle takiego, takiego czegoś, to bramkarze byli za to odpowiedzialni, więc udało mi się też gdzieś tak, em, my zawsze mówili, że nie wpuszczamy kogoś, żeby się nie pocić, więc po co było się potem stresować, to można było na odpowiednim momencie obserwacją e, tą sytuację właśnie deeskalować. Mhm. Więc to, to była taka, nie kryje moja mocna strona, zresztą wśród takich mistrzów walki, to też taki gdzieś tam był skill chyba mój przez jakiś czas, że więcej mi się udawało rozmawiać i, i na poziomie jeszcze miękkim to, to rozwiązywać. Zresztą tak uważam, że to powinno wyglądać. Wiesz, to mhm. jest moje zdanie: po iluś tam latach stania na bramkach, mam prawo się wypowiadać. To nie. Bramkarz to nie jest osoba, która ma cię pobić. On ma o ciebie zadbać. Ty przychodzisz do lokalu i masz prawo spożyć alkohol. Powiem więcej: masz prawo go nadużyć i ty masz prawo się źle zachowywać. Mhm. A jego obowiązkiem jest zadbać o twoje bezpieczeństwo także. Okej, okay. to jest ciekawa perspektywa na bramkarza, której nigdy nie słyszałem. Tak, to walczmy o taki hashtag gdzieś tam, żeby tak to szło w tą stronę. Um, Okej, okay. więc mówisz, że z tej bramki wszedłeś w, w magę I co, co się działo? To, jak... si to się działo, wiesz to jednocześnie. Ja mm -hmm. miałem to szczęście, że, że bardzo, jakby byłem pierwszym pokoleniem instruktorów maga i znowu tam trafiłem na świetnych ludzi, którzy dzisiaj też jak tam są ekspertami, e bo, bo nasze pokolenie to zaczynało. I wtedy Krafmaga, Maga mylono z Capoeirą, nie, jeszcze nie wiedzieli, co to w ogóle jest. Ludzie, zobacz, jak przez 20 lat marketingu, jaka, jaka zrobiła się solidna marka z tego wszystkiego. Ja to znam jako jakąś sztukę walki od izraelskich służb specjalnych. Czy to jest prawda? Mm, no teraz musielibyśmy bardzo wejść mocną dyskusję. Mm, nie do końca tak jest, bo w Izraelu, gdzie miałem okazję i mieszkać i uczyć się, są świetne sztuki walki na świetnym poziomie, ale nie do końca tam Krafmaga dominuje w szkoleniu. I są takie osoby bardzo znane w Izraelu jak Denis Hanover, jak Gadis Skornik, którzy w ogóle wyszli z innego pułapu szkolenia. Na przykład Denis Hanover, o którym jest program na Discovery, gdzie też się nadużywa mówić. nie, nie robił Kraft Maga. był przyjacielem twórcy Krafmaga, ale był pierwszym Izraelczykiem, który nauczał w Izraelu karate, kyokushin i judo jednocześnie. Okej, okay, czyli takie połączenie. Więc. To takie można powiedzieć było też MMA. Ale Krafmaga stała się takim łączącym słowem na wszystko, co, co jest z Izraela. No i ja też dzięki temu wielu osób poznałem, uczyłem się i dobrych i złych rzeczy i gdzieś tam. Gdzieś to był na pewno ważny przystanek, bo 20-letni w moim życiu przez praktycznie 20 lat byłem nauczycielem krafmaga. Mhm. Um, ale powiedziałeś, że w pewnym momencie stwierdziłeś, że ta krafmaga ma jakieś ograniczenia, bo słuchałem jednego wywiadu z tobą mhm. i chyba tak to określiłeś, że zauważyłeś, że dochodzisz jakby do jakiejś granicy. Nie nazwałbym chyba tego dzisiaj ograniczeniami, ale nazwałbym to brakiem... Jednolitego rozwoju takiej myśli. Dzisiaj to się po prostu stało hasło. I jeden i drugi instruktor zakłada koszulkę z hebrajskimi napisami i naucza Krafmaga. Nie ma takiego jednolitego programu i ciężko dzisiaj mówić, czym tak naprawdę jest Krafmaga. A jakbyś miał powiedzieć swoimi słowami, czym jest Krafmaga? Krafmaga to przetrwanie, tak. To, to coś, co po, po izraelsku nazywa się też hisardut, mhm. czyli, czyli właśnie przetrwanie. Natomiast ja się obawiam, że to poszło w stronę łączenia MMA i brudnych sztuczek. I nie chcę, ja to tak rozumiem. Nie chciałbym obrazić moich kolegów, instruktorów Maga, którzy często robią świetną robotę, dlatego, że sami są zajebiści i sami tworzą programy. Mhm. A, ale w dużej mierze mam wrażenie, że to poszło. I teraz z moich czysto doświadczeń, jeżeli mogę robić średnie MMA plus brudne sztuczki, to wolę robić dobre MMA bez brudnych sztuczek. I mhm. to nie jest tak, gdzie wmawia się ludziom, że nie wiem, kopniesz w strefę kroku, palce w oczy i to rozwiąże problem przemocowy. Jeżeli nie masz backgroundu ogólnie w ruchu, to mm, nie, nie, nie sądzę, że będzie, będzie w tym taki do tego, Do tego trzeba dotrzeć. To zależy, w, jakim, w jakiej fazie dojdzie do kontaktu. Mhm. Czy uda ci się uderzyć pierwszemu, ok. Czy ten ktoś już zaczyna się ruszać, zobacz bokserowi, ciężko jest trafić w brodę. Bo jest cały czas ruch, a ćwiczy to. Ćwiczy to jest wyspecjalizowany w trafianiu w brodę. Więc po pierwsze, ta precyzja jest dużo trudniejsza, kiedy już dochodzi do, do takich działań przemocowych. Więc ja na pierwszym miejscu stawiam po prostu ten taki fundament i dopiero potem coś dodajemy. A jeżeli wmawia się to, to często widać po uczniach, takich YouTube'owych, krawmaga, że dosyć słabo się ruszają, słabo boksują, słabo kopią, ale gdzieś tam wrzucają takie gwałtowne, eksplosywne ruchy. Yy, brudne. Nie do końca wierzę w sukces takich działań. A miałeś kiedyś okazję oglądać gościa, który. Chociaż yy, chyba, yy, chyba nam odpowiedź na to pytanie, ale i tak je zadam. Hmm. Czy miałeś okazję oglądać gościa, który próbował krać magę na gościu, który trenuje MMA? Yy, wiesz, to tak na dobrą sprawę możemy spojrzeć na początki UFC, że tam było takie, takie konfrontacje. Mhm. Był świetny zawodnik Moti Horenstein, który właśnie nie reprezentował Krafmaga, a reprezentował Hisardut. Jest uczniem Denisa Hanovera i, i całkiem do dzisiaj jest instruktorem Krafmaga w Stanach. I, I to były takie ciekawe wtedy konfrontacje. Ale to jest chyba bez sensu pytanie, bo w treningu nie możesz komuś wstawić palców w oczy. W tamte czasy to popraw mnie, ale w te, wtedy w UFC i w tych pierwszych pięciu edycjach można było bardzo wiele robić. Bardzo rzeczy. wiele, ale tak. palców w oczy to są myślę, że nie, i tak nie można nie. było. Ale no, tak czy tak, <gryw> brudna sztuczka to za mało, po prostu. Taka droga na skróty jest bardzo, bardzo trudna. Joko mówił, że on, jak był w wojsku, ostatnio to słyszałem, że miał kilka sytuacji, kiedy ktoś próbował mu wy, kciukami wybić oczy. I mówi, że to, to tak. To jest. On jest czarnym pasem jiu no więc Pamiętajmy też. No, ja miałem taką sytuację na, w początkach jiu-jitsu brazylijskiego, które gdzieś tam niestety nie do końca jest moją codziennością, ale, ale mam nadzieję do tego chociażby dzięki, znowu wspomnę, Kamila wrócić, bo, bo jest świetnym nauczycielem. Mhm. Y i miałem taką sytuację na jednym z pierwszych obozów w Ustce organizowanym przez Karola Matuszczaka, kiedy przyjechał do Polski Roy Harris. To był taki chyba pierwszy czarny pas, który odwiedzał Polskę. Roy Harris, ee, czarny pas jujitsu. Jujitsu, jit -e do instruktor jednostek specjalnych. No i jak usłyszał, że jestem młodym instruktorem krawmaga, chodź, <laughs> no, się. powiem, że... i mogłem robić wszystko. Mogłem go gryźć, kopać, szczypać. Sorry, nawet nie wiedziałem, że mogę tak szybko klepać ale ktoś powie, że ja byłem słaby. No, to zawsze możemy takie dyskusje, wiesz, kto jest lepszy, Mike Tyson czy Royce Gracie? No, mhm. Można gadać, wiesz, wiele. No, bo, y, on chyba najbardziej mi wbił do głowy, że muszę mieć dobry jujitsu, czy średni żeby, żeby, żeby mieć świadomość, bo naprawdę... Y, Pozwolił sobie na kilka minut zabawy ze mną, gdzie, gdzie. A zaczynaliście z góry, czy z parteru? Zaczynaliśmy z parteru. Okej, okay, to, 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 to troszeczkę inaczej, to ale prawda. pewnie i tak by było szybkiego delbo by ci zrobił. Oczywiście. No, to jest ciekawe. No Wiesz, to jest tak, że, jak mówisz o delbo Legu, musisz go znać, musisz go rozumieć, musisz rozumieć procedurę. Chociażby jak to ćwiczysz, to wiesz, że ten ktoś, kto ci wchodzi w nogi, się nie zatrzyma, tylko będzie presją cię wywracał. Więc na przykład uderzenie z łokciem z góry w plecy, czyli klasyczny numer samobrony, jest niemożliwy do zrobienia na zawodniku MMA, bo on cię wywróci. I nie zdążysz nawet. Więc po co to ćwiczyć? Ale jeżeli nie ćwiczysz bazy, nie masz fundamentu, to tego nie wiesz i będziesz przez 20 lat ćwiczył łokieć z góry, a potem się zdziwisz sytuacji realnej. Jakby to jest moje myślenie, że, że no, trzeba to poszerzać. Trochę odbiegnę od tematu, ale wspomniałeś sytuację realną i zastanawiam się, skąd bierzecie scenariusze, które, na które później się przygotowujecie. Czyli, bo, bo teraz, jeśli mówimy o walce wręcz na ulicy, to scenariusz może być dosłownie każdy. Może być i z, z cegłówką, i z nożem. I, z, I teraz pytanie: jak trenujesz ludzi, to jakie założenia przyjmujesz? Mm to mówisz już o narzędziach, a takie jakby realizacja scenariuszy jest, powiem szczerze, przyznam się, jeszcze głębsza. Czyli mhm. analizujemy dokładnie sytuację um, hmm. jedna z śmiesznych sytuacji, które robiliśmy, która dotyczy Centrum Koneser i teatru, który tutaj jest plenerowego. Jeden z moich uczniów e, był gościem spektaklu mhm. i Przyszedł z żoną, z którą to jest dosyć istotne, przed wyjściem, jak to często bywa, w temperaturze związku jeszcze się pokłócił. Co jest istotne też dla tej historii, spotykają się z znajomymi, zajmują sobie stolik, e, pojawia się butelka wina, ale przed nimi ktoś nagle staje i im zasłania. Mhm. No więc ten mój uczeń wstaje i bardzo grzecznie prosi u pana, żeby się przesunął, żeby im nie, nie zasłaniał widoku. Jest to niezwykle inteligentny i z niezwykłą kindersztubą pan. E, zadziałało. Ale za chwilę ten człowiek znowu wraca. No i co słyszy? Przecież trenujesz. On nam psuje wieczór, słyszy od żony, że ona mówi, zrób coś z tym. Hmm. Frustracja narasta. Wieczór jest pełen frustracji. Pamiętajmy o tym, że wiesz, w sytuacjach prawdziwych nie ma dobrego, często i złego, białego i czarnego. To my sami często je powodujemy. To my je eskalujemy naszym zachowaniem. Więc bardzo się powstrzymuje, żeby nie użyć imienia. Więc, jak, jak użyjesz, to wytniemy spokojnie. Tak, więc, więc wstaje z krzesła, podchodzi, Masz jakiś problem. W życiu bym nie powiedział, że tak to rząd jest w ogóle w stanie coś takiego powiedzieć. Ale alkohol, kłótnia. No właśnie. Sytuacja. I, I analizujemy takie sytuacje, jak co dalej co zrobić. To akurat się świetnie skończyło, bo ten facet stuknął się w czoło i odszedł. Ale mogła zakończyć się różnie. Mogła zakończyć się bójką w miejscu publicznym. Mógł. Mieć nóż. Prawda, więc. Mm, dokładnie taką sytuację potem bierzemy na warsztat i w naszych gdzieś tam tygodniowych treningach w Warszawie i w treningach, które gdzieś tam w szkoleniach prowadzę, analizujemy takie, no, do k Dokładnie sobie gdzieś tam przez to e, przechodzimy, bo ta rozłożenie temperatury konfliktu też jest bardzo ważne. Mhm. No wiesz, wyobraź sobie, że ktoś ci zajeżdża drogę, ale to ty przed chwilą byłeś niebezpieczny. I wychodzi do ciebie i na ciebie ubliża. I klnie na ciebie strasznie. A jeszcze z tyłu siedzi dziecko w samochodzie, o którym się wystraszył, że ty zrobisz krzywdę. Mhm. Inna sytuacja, prawda? inna temperatura. I nie możemy powiedzieć, że każdą możemy rozwiązać dokładnie tak samo. Okej, okay. więc jeśli weźmiemy sobie na, na przykład te dwie sytuacje, to jak, jaki jest twój pierwszy krok do takich dwóch sytuacji? Hmm. Nad, nad czym się trzeba skupić? Pierwszym czynnikiem, którego uczę, jeżeli, na który mam wpływ i mogę zarządzać, to dystans. E, bo to słynne Proszę się uspokoić, uspokój się. Przynosi odwrotny efekt. Dy dystans nie fizyczny, tylko psychiczny. Fizyczny. Fizyczne. Fizyczny dystans jest jedyną, na co mam wpływ. Jeżeli idziesz na mnie, bo chcesz mnie pobić, chcesz mi, nie wiem, dać klapsa po prostu, albo chcesz mi ukraść zegarek, bez względu na to, jak, co tobą kieruje, ja mogę zarządzać tylko jedną rzeczą – dystansem. I teraz... A... Czyli, twoja, czyli sugerujesz też, żeby uciekać? To jest dobre. Wiele szkół sugeruje, żeby uciekać. A ja zawsze się pytam takie osoby, która mówi o uciekaniu, jak, jak szybko biegniesz kilometr? Jak szybko z nadwagą, którą masz, a często pytają sobie nadwagą, przebiegniesz ten kilometr, kiedy się potkniesz dwa razy po drodze i ktoś cię biegnie, goni z nożem? Ale żeby ktoś cię zaczął gonić, jeśli zaczniesz uciekać, to to musi być niezły psycholog. To też musimy mieć w głowie. Więc jak ucieczka, oddalenie się z miejsca niebezpiecznego, zanim widzimy grupę, to takie klasyczne która może stanowić dla nas zagrożenie, przejdźmy drugą stronę, oddaliśmy się. Super. Ale jeżeli dochodzi do potencjalnej sytuacji, wchodzimy w komunikację, która zmienia się niezwykle dynamicznie i wiesz, odległość dwóch, trzech metrów pokonujesz bardzo szybko, żeby komuś zrobić krzywdę, to tam ucieczka może być, może być tym, co my sobie powiemy, ja nie będę ćwiczył samobrony, bo ja ucieknę. Hmm. Halo Lepiej żebyś był z pilnerem No właśnie, nagle się okazuje, że kolano ci się odezwie Podczas takiej ucieczki, bo źle staniesz A w stresie pewnie źle staniesz mm -hmm. Więc jeżeli nie, nie, nie ćwiczysz biegania I to biegania w stresie, to, to nie Plus dochodzi sytuacja Gdzie nie zawsze jest gdzie uciec w odpowiednim czasie Absolutnie I środki komunikacji są takim przykładem Tak, ja miałem zgodnie. taką sytuację Że jechałem sobie pociągiem I właśnie wsiadły jakieś patusy I słuchały głośno muzyki i ja wtedy jeszcze nic nie trenowałem, ale dalej pewnie nic bym nie zrobił, bo nie wiedziałbym, jak się zachować w takiej sytuacji. siela ja ci banda patusów, słuchają głośno muzyki, zachowują się jak debile, i mnie, mnie takie rzeczy strasznie drażnią. Ale z drugiej strony, co masz zrobić? Nie zaatakujesz bandy patusów, nie zwrócisz im uwagi, bo oni ciebie zaatakują. Przesiądź się do innego wagonu, nie masz jaki. Co, co w takiej sytuacji? No wiesz co, Powiem ci, odpowiem ci inaczej. Powiem ci historią, którą przerabiałem bardzo często, współpracując z Centrum Praw Kobiet i, i analizując wiele przypadków przemocy seksualnej. Mhm. Wiele z nich miało miejsce w miejscach publicznych. Okej. Okay. I Pamiętajmy też, że przemoc seksualna to jakby najwyżej to wytniesz, co powiem, to nie jest tylko gwałt z penetracją. Mhm. Kobieta czuje przemoc seksualną niekoniecznie przy takim twardym rozumieniu. Mhm. A, I jedzie tramwajem. I wsiada grupa, jak to nazwać, Patusów. I ona to widzi. Dlaczego nie wysiądzie od razu, kiedy masz poczucie? Masz szósty zmysł, który ci krzyczy: halo, będzie coś złego, ci ludzie nieważne. Wiesz, nie każdy łysy wytatuowany jest bandziorem. Ale mój szósty zmysł mi podpowiada, wysiądź, poczekaj 10-20 minut, pojedziesz następnym tramwajem. Mhm. Nie jedziesz dalej. Okay, I to jest ale... rozwiązanie. P pytanie, czy warto jest z tymi patusami wchodzić w takie negocjacje? Jeżeli jest kilku pijanych, naćpanych, to masz gotową receptę na to, że będą chcieli ci wklepać. Mhm. Więc po co się w to pchać? Możesz wysiąść, jeżeli nie dzieje się nic złego. W sensie, nikt nie, nie robi fizycznie komuś krzywdy, to nie reaguj. Jak dzieje się też komuś fizyczna krzywda, to zastanów się, jak też możesz reagować, bo nie zawsze to, że ty się staniesz ofiarą, komukolwiek pomoże. Mhm. I to są takie przykre rzeczy, do których trzeba zrozumieć, że nie zarządza nami nasze ego. Tak, ja, ja myślę, że przez to też, że nie mam jakiejś super umiejętności walki, to myślę, że przez to też właśnie moje ego działa tak, że ja czuję, że ja powinienem zareagować, bo powinienem tutaj być twardym facetem. I to jest straszne. W przemku to jest tak, że Teoretycznie ja, szkoląc się od dziecka, mam super, hiperumiejętności walki. Mm -hmm. Nie, nie czuję tak wcale. Raz, że, no, no nie, nie, te sytuacje są, tak jak powiedziałeś, tak różne, tak nieprzewidywalne i potrafią być tak niebezpieczne, że ja nie mam wcale większej gwarancji. Nie. Czarny pas nie daje Ci gwarancji, że się obronisz. Czarny pas po prostu świadczy o tym, jak, ile znasz technik. Mm -hmm. Ale jak ktoś wyciągnie nóż albo trzy osoby A wyciągną ab nóż. Tak? Absolutnie tak. Są tu poruszyłeś też ciekawą kwestię związaną z Twoją taką koniecznością reakcji. Mm -hmm. Ja mam coś takiego, że czuję, że no, powinienem coś zrobić. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to, taka nadreaktywność, bo o tym mówię bardziej, jakby przesuwam to w trochę innych stronę wydarzeń, no mm -hmm. trochę jest takim znakiem naszych czasów. Mamy bardzo dużo sytuacji takich agresywnych, przemocowych na drodze, na ścieżkach rowerowych, w miejscach całkowicie niepotrzebnych. Ale mam wrażenie, że mężczyźni w jakiś sposób, to głównie dotyczy mężczyzn, czasami muszą się klepać po, po klacie i pokazać: Jestem gorylem. Ja mam sobie taką może mało popularną teorię, ale to wynika z zaniku polaryzacji płci. I kiedyś... I, i ja nie, nie będę mówił, że nie jestem czy jestem feministą. W ogóle nie tędy droga. Ale przez to, że tych, tej polaryzacji płci nie ma w naszych środowiskach powiedzmy domowych, gdzie wtedy nasze męskie ego się realizowało, to teraz skutkiem tego jest, że ciężko mi jest przepuścić taką sytuację. Gdzie I mogę muszę... pokazać, że jestem Ta, jestem. Bo mam ich niewiele. Mhm. I to jest... Ja uważam generalnie, że to wyrównanie jest dobrą, dobrym trendem społecznym, tak to nazwijmy, i jestem zwolennikiem tego, żeby równo traktować wszystkie osoby bez względu na płeć, to musimy mieć świadomość, że też może to mieć taki, wiesz, efekt uboczny. A efektem ubocznym będzie agresja na bazie histerii, czy też frustracji. Co nie jest dobre, bo to będzie nie. emocjonalna agresja. Tak. Mhm. Dobra, jeszcze... Chcę zapytać o tę sytuację w pociągu. Miałem też taką sytuację w busie, jechałem busem. Z busa jest ciężko wyjść, jak się zorientujesz za późno o tym, że jakiś, jakiś dziwny gościu za tobą, a tak, taką miałem też sytuację i byłem z dziewczyną, co jest jeszcze bardziej skomplikowane. Bo jak ja jestem, to ja sobie poproszę sobie trochę dalej, mówię, dobra, już chuj tego. Ale jak jesteś dziewczyną, tak. to, to, to od razu też ego ci skacze i chcesz jakoś zareagować. Czyli twoje rozwiązanie jest unikać takich sytuacji? A jeśli jesteś już w takim busie i już nie wysiadłeś, to co proponujesz zrobić? Będziesz w momentach, kiedy nie jesteś w stanie uniknąć, tak? No bo póki słuchają głośno muzyki, możecie, żeby możesz przekazać dziewczynie, słuchaj, nie reaguję, po prostu rozmawiajmy o tym. Nic się złego nie dzieje. Oni słuchają głośno, po co nam problemy? Ja uważam, że słuchanie głośnej muzyki nie jest kłopotem. Mhm. Ale to by było kłamstwo, bo tak nie uważam. No, no tak, ale teraz możesz się... Ten... Gips przy wepchnąć samemu, a możesz to przetrwać. No, bardzo, te sytuacje trzeba ocenić kontekstowo. Jeżeli są to osoby gdzieś tam w wyraźnym stanie wskazującym, jest grupa, gdzie oni będą też musieli sobie udowodnić, kto jest tym lepszym fighterem, mhm. no to masz gotową receptę na to, że dojdzie do bójki między wami w busie. Jakich jest czterech, pięciu, a ty jesteś dziewczyną, to słaby pomysł. Zwłaszcza, jak jest mnóstwo rurek dookoła. No, właśnie, więc, więc nie. Ale może dojść do takiej sytuacji, gdzie Nagle ty albo twoja dziewczyna staje się obiektem tych panów. Tak, to jest bardzo prawdopodobne. I teraz jest kwestia działania zarządzania. Tu można całość zarządzać dystansem i tutaj przychodzi. No teraz wchodzimy w moment tego, czego ja nauczam, i już szkolenia i o tym niestety nie da się po prostu porozmawiać. Mhm. W tym momencie musimy zachowywać się. No, może być ofiarą, może być predatorem. Okej. Okay. Ja uczę tego, jak być predatorem. Czyli atak. Dopiero na poziomie, kiedy on jest niezbędny. Czyli jeżeli naruszamy naruszany, bo pierwszy komunikat jest komunikat o dystansie. Jeżeli ten dystans jest naruszony, to znaczy, że ta osoba ma złe intencje. Bo pamiętajmy, że dwa aspekty powinny sterować naszymi działaniami. Pierwszy aspekt jest aspekt moralny. Ja muszę wiedzieć, że po prostu nie miałem wyjścia, musiałem kogoś uderzyć. No jeżeli biję kogoś bez potrzeby, to jestem psychopatą. Mhm. Nie mam prawa wymierzać linczu, bo mi się ktoś nie podoba, to go pobiję. Więc aspekt moralny uważam, jest bardzo ważny. Jeżeli ja do ciebie mówię, przepraszam, cofnij się, odejdź ode mnie. Nie podchodź do mnie, nie zbliżaj się, proszę, nie podchodź. A ty i tak mijasz ten komunikat, to znaczy, że coś. coś ale w tym tak. momencie stajesz się już trochę ofiarą, komunikując w ten sposób. Jeżeli komunikujesz histerycznie, tak, jeżeli mówię, cofnij się odejdź. Odejdź powiedziałem. Jest to zupełnie inny komunikat. Kiedyś widziałem fajną sytuację. Sorry, że ci się wbiję, hmm. ale był miał. Jest jeden fighter, który był prawie mistrzem w UFC i miał potyczkę z drugim fighterem, który był w, Bra w Brazylii. On akurat mm -hmm. był w Brazylii, oni go tam nie cierpieli. I właśnie była fajna sytuacja, gdzie ten gościu z Brazylii trochę nie zrozumiał sytuacji i chciał się z nim faktycznie bić przed kamerami. I pamiętam, że on powiedział, nie podchodź do mnie, nie mogę ci, podej nie mogę ci pozwolić podejść do mnie. I on, jak się tylko zbliżył od razu dabelek i, i na ziemię go wywrócił. Czyli mówisz o czymś takim, że trzeba od razu zareagować i powiedzieć, że nie on nie może się do ciebie zbliżyć. Wiedza o dystansie jest jak lewy prosty w boksie. To jest moja sonda. A drugi aspekt, pamiętajmy o tym bardzo ważnym aspekt, jest aspekt, aspekt prawny. No tak, to jest druga sprawa. I potem ty udowodniłeś przez żonę, że jesteś większym gorylem niż tamci, i zrobiłeś jednemu z nich na przykład dużą krzywdę. Super, weszła ci technika, ale potem będziesz miał odpowiedzialność za to. I o tym też trzeba pamiętać. Więc musimy spełniać normy moralne i normy prawne. I do tego też powinna być nasza obrona dostosowana. Czy obrona, obrona w tym momencie atak. Bo mówimy o takiej sytuacji, kiedy ja na bazie markerów zagrożenia zaatakuję fizycznie, bo muszę zaatakować pierwszy. Bruce Lee mawiał, parafrazuje, nie obraźcie się wszyscy, fani Bruseli. Jeżeli walczysz z judoką, to stosuj karatę, kobgo. Jeżeli walczysz z zapaśnikiem, to, stos, to jeżeli walczysz z bokserem, to wchodź go właśnie, łap, obalaj, stosuj zapasy. Jeden z kontynentatorów jego myśli, którego jestem wielkim fanem, Paul Wunak, powiedział trochę inaczej. Nieważne, jakim jesteś fajterem, nieważne, co trenujesz, ja nie pozwolę ci tego pokazać. Żebyśmy byli skuteczni, nasza reakcja musi być szybka. Jeżeli jesteś niewyszkolony to każda sekunda dłużej działa na twoją niekorzyść. Więc obserwując zagrożenie, obserwując markery, w pewnym momencie uwalniasz swoją reakcję. Mm, jeszcze zanim dojdziemy do reakcji, powiedz mi jeszcze, jak. załóżmy, że ty byś był w takiej sytuacji, jak by wyglądała komunikacja z twojej strony? Mm, tak jak przedstawiłem dwa sposoby o dystansie. Jeden może brzmieć jak ofiara. Odejść, mm. proszę. Nie stosujemy takiego. Z wielu powodów. Pamiętajmy, że e, mamy cztery przestrzenie działania w sytuacji kryzysowej, w sytuacji e, stresu. Walka, ucieczka, o tym wiemy wszyscy. Ale w konflikcie wewnątrzgatunkowym, jak podaje profesor Grossman, mamy jeszcze, mm, nazwijmy to po polsku, dominację i uległość. Mhm. I te cztery przestrzenie, one się przenikają. Jeżeli ja zacznę być uległy, to nie jest to strategia rozwiązywania konfliktu bo napędzam jeszcze kogoś jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, on, on, on wchodzi w to, w ten rytm aż być może dojdzie do fazy walki. Więc nie tędy droga. Staram się wybudować komunikację na poziomie głośnego hasła i wcale nie wchodzić w logiczną wymianę. Przede wszystkim, ok, pogadam z tobą, cofnij się. Głośno. Odejdź ode mnie, cofnij się dwa metry. To ma słyszeć ton i ma słyszeć osoby dookoła. Mhm. Przyjmujesz specjalnie jakąś postawę? Czy... Postawa musi być naturalna, neutralna, czyli stopy są z reguły równolegle, bo pamiętajmy, że komunikacja niewerbalna bardzo w bardzo dużej mierze będzie też decydować o takim konflikcie, bo będziemy niespójni komunikacyjnie, to jest jedno, a komunikacja na poziomie niewerbalnym w sytuacji stresowej będzie bardziej czytelna dla agresora niż ta werbalna. Więc stopy są równolegle. Bardzo często staramy się podnieść ręce, żeby gestykulować, albo po prostu otworzyć dłonie i trzymać je na wysokości oczu przeciwnika. Natomiast gestem neutralnym, a nie gestem ofiary. Jeżeli mhm. się odchylę, pokażę gdzieś tam nadgarski, jestem odchylony. Dla ludzi, którzy słuchają, chodzi o to, żeby się nie odchylać, nie, nie wyginać pleców i tak, tak jakby nie pochylać głowy od, za plecami nad ziemią. Nie możemy być ulegli. Nie wiem, musimy. Czy to dobrze wytłumaczyłem sorry. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. No Pan to ciężko jest przekazywać głosem. I, I ten gest, ta właśnie niewerbalna komunikacja to jest bardzo ważna i po prostu będę obserwował tą sytuację, kiedy, kiedy widzę, co się dzieje i mogę z kimś rozmawiać, ale staram się wytworzyć tą granicę. I jednocześnie pewnie też się musisz cofać, jeśli ktoś się do ciebie przyzuwa. Nie mogę się cofnąć. Przede wszystkim nie cofam się w linii prostej, tylko wycofuję się zawsze lekko pod kątem, bo nie widzę tego, co mam za plecami. Okay. Więc to jest ta taktyka trójkąta. Po drugie, nie mogę się cofać też wiele kroków, bo w tym momencie wejdę w rolę ofiary, ten ktoś napędza, on mną zarządza. Zobacz, prosta rzecz, jeżeli ja zejdę w bok i zmuszę Cię do przeniesienia wzroku na mnie, przełamuję pewien Twój skrypt mm -hmm. i to ja zaczynam prowadzić Ciebie, to ja zaczynam zarządzać tą sytuacją. Takie drobne rzeczy są bardzo istotne. Czyli jak załóżmy dwóch fajterów się bije w UFC, jeden gościu idzie, idzie do przodu, a ten drugi gościu trzyma ręce w ten sposób i się cofa, to to jest... Wiesz co, to jest zła metafora, bo to jest sport. Okay. To jest konflikt, gdzie wiemy, że wchodzimy i wiemy, że tam coś się wydarzy. Mm -hmm. W sytuacjach tych naszych realnych bardzo często nie wiemy, czy to eskaluje do fazy fizycznej. Okay. To my się zastanawiamy, czy mamy uderzyć pierwsi, to my się zastanawiamy, czy nas uderzy. Wręcz wypieramy tego. Znowu nawiążę do badań profesora Grossmana. Pamiętajmy, że konflikty wewnątrzgatunkowe one rzadko, kiedy wybuchają od razu. Bo byśmy działali antypopulacyjnie. Mhm. My, żeby przetrwać, mamy za, za, zadrukowane mechanizmy bezpieczeństwa, właśnie. Stąd jest ta faza dominacji. Profesor Grossman podaje przykład dwóch e, takich agresywnych zwierząt: e, czy to jadowitych węży, grzechotników, które, jak mają ze sobą konflikt, to nie używają zębów, tylko walczą na zapas. Serio? E, Pirannie podaje za, za książką About the Killing profesora Grossmana. Piranie odwracają to się do siebie, uderzają się ogonami. Piranie? Tak. Więc ludzie mają, mają podobne zachowanie. Tak by, to na, odsyłam do książki ciekawych: About the Killing, genialna pozycja. Podręcznik zresztą wielu szkół wojskowych. E, gdzie on tam bardzo, bardzo ciekawy sposób to opisuje. E, natomiast musimy pamiętać, że finał może być przemocowy. To jest tak, że ten finał może, może i my musimy tutaj obserwować, co się dzieje. Nie wiemy, czy tak jak w UFC dojdzie do bójki. Mhm. Bo może ktoś to mnie krzyczy tam, ty taki, łysy, siaki, śmaki w ogóle. Nie wiem, czy on mnie uderzy. To jest, to jest ta najgorsza różnica. Bo jak wchodzisz do klatki, stres, który wnosisz, masz trzy miesiące przed walką, bo się nie dowiedziałeś. Masz kamp przygotowawczy, masz potem noc przed walką, rytuał ubierania się, wejście do walki, zamykają się drzwi tej klatki. No zobacz, ten stres się rozchodzi. I masz też przesłankę, no idziesz dać sobie po mordzie. Więc wiesz, czego się spodziewać. A tutaj, po pierwsze, stres, Bum! atakuje się błyskawicznie, bo jechałeś z dziewczyną, przed chwilą przytulałeś, a nagle wsiadło do trzech kolesi i czujesz, co się dzieje, jeszcze patrzą na ciebie, jeszcze cię gdzieś tam pchnęli. Twoja adrenalina wybuchła. Tak, wtedy to się gorąco robi od razu. Więc jakby tu jest stres wysoki, to jest zupełnie inny rodzaj stresu, jest też inna jego fizjologia, pamiętajmy o tym. To raz, a dwa, że nie wiesz, czy dojdzie do bójki. Kolejna rzecz. Wypierasz tą bójkę, bo nie jesteś psychopatą. Tylko psychopata będzie dążył do tego, żeby koniecznie tutaj walczyć. Więc to, to cofanie, o którym wspomniałeś też jest pewnym mechanizmem zabezpieczającym nas, ale wchodzimy w rolę ofiary. Więc my staramy się przebudować to pod kątem taktyki działania i wdrukować sobie taktykę działania, żebyś po prostu dostał gotowe narzędzia na wiele sytuacji, które i tak są różne, to, to ustaliliśmy na początku. Zastanawiam się nad tym cofaniem. To mi się wydaje troszeczkę nielogiczne, bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś do mnie idzie i chce mnie zaatakować i już mówi do mnie zaraz ci zajebie na przykład, mm -hmm. czy cokolwiek. Wtedy możesz sobie wystawić ręce i dalej z nim rozmawiać, ale przesuwając się do tyłu i mówić, nie chcę z tobą tak, walczyć. Przesuwasz się, tak jak ustali. Teraz zaczynamy pokazywać dla tych, co nas nie widzą. Zaraz mm -hmm. będziemy robić spali. <laughs> e schodzisz w tył, ale wycofujesz się prawo lub lewo. Lekki skos. Starasz się zatrzymać, i starasz się znowu wywrzeć presję, żeby ten ktoś nie podchodził. Bo jeżeli ty mówisz, cofnij się, nie podchodź, robisz krok w tył. Cofnij się, odejdź, robisz krok, to jest niespójne. On ma do ciebie nie podejść, a jeżeli podchodzi, wracamy do lewego prostego w boksie, to znaczy, że coś od ciebie chce niedobrego. Mhm. Może się też tak zdarzyć, jak podałeś przykład, że jeden drugiego nie rozumie. Ale myślę, że mowa ciała na poziomie nie podchodź, odejść, nawet jeżeli ktoś nie zna języka polskiego, będzie zrozumiała wszędzie. Poziom głosu, Prawda? temp jakby mamy jasność i ten ktoś się zatrzyma. No i to jest taki pierwszy mechanizm. On nie jest wszędzie możliwy, bo podałeś przykład busa. Mhm. Tam mogę zarządzić cofnij się, bo powinienem wstać z tego siedzenia, bo jeżeli agresja na mnie spadnie, kiedy siedzę, to mam przerąbany. Masz sytuację znanego ci ze mną, a Grantem Ty jesteś już pod kimś, mhm. więc powinieneś wstać, zarządzić dystansem, no i korzystać z tego, co się dzieje, jeżeli do tej, do tej agresji dojdzie. Hmm, czy miałeś sytuację, kiedy takie coś zadziałało? Czyli, że załóżmy, stanąłeś sobie do tej osoby, powiedziałeś, że nie chcesz się z nią i ta osoba odpuściła? No w ogóle zdarzają ci się sytuacje, że ktoś chce cię zaatakować? Ja wiesz, to jest trochę tak, chyba że przez to, że jestem nauczycielem i, i, i w tym siedzę, to one mi się jakoś tam specjalnie nie, nie, nie zdarzają. Ja nie jestem jakiś duży ani, ani, ani nie wyglądam na jakiegoś tam fajtera. I po klubach pewnie też nie chodzisz. Pff, to już nie te lata. Mhm. Natomiast, natomiast gdzieś tam nie zdarza się tak jakoś często. Natomiast wiele tych sytuacji staram się stopować na poziomie początku, bo mamy wiele też miękkich mechanizmów kiedy widzę, że ktoś na mnie idzie, żeby się pchnąć, to przecież mogę zejść z drogi tej osobie i być, proszę pana bardzo, proszę przejść. Mhm. A ja teraz zobacz, co się stało. To ja zarządzę, ja zadominowałem tą sytuację, ja zarządziłem. I jeszcze jesteś miły, więc to, to, to też Tak, zagrywa, więc, nie? No więc to, to jest kwestia rozwiązań i tego staram, się, tego staram się nauczać. Natomiast to nie jest tak, że ja nie chcę się bić. Bo to, to, to też tak nie uczymy, że nie chcemy się bić, bo to jest trochę tak, jakbyśmy jechali konno i bali się spać z konia. Ja mhm. muszę... Nie wiem, czy, czy jazda kona jest dobrym przykładem. Pewnie, pewnie ja zobaczysz. wiem, o co ci pewnie chodzi. Ja muś, głupotę powiedziałem teraz. Ale muszę być gotów na, na upadek z konia. Muszę być gotów, że dojdzie do bójki. Muszę być na to otwarty. I tutaj jest miejsce treningu. Jeżeli to jest tylko gra i kończy się na taktyce i nie jest to poparte twoimi jakimiś tam mimo wszystko umiejętnościami i będziesz zawsze to odwlekał w nieskończoność, nie jesteś na to... Musisz być gotów do konfrontacji. Mhm. To jest ta podstawa. Ja pokazuję tobie, jeżeli jesteś agresorem, że ja jestem gotów na konfrontację. Ale próbuję ci przekazać, że potencjalne straty będą na tyle wysokie, że znajdź sobie kurwa kogoś innego. Okej. Okay. Hmm. Powiedz mi, dlaczego jak oglądam na przykład twoje filmiki? I często jak oglądam jakieś filmiki odnośnie właśnie samoobrony, to ta samoobrona czasami wygląda jak takie. Jakieś takie szybkie, czemu to wygląda tak bardzo inaczej niż na przykład MMA? To wygląda czasami jak takie magiczne jak sztuczki kółku. Ja nawet wiem, co byś chciał powiedzieć, bo ja bym tak samo powiedział, że to wygląda jakbyś bił malekina. Tak, dokładnie. No, mhm. Wynika z, co, z kategorii jednego tam z drilla, którego łatwo pokazać. Ja mogę powiedzieć o sobie, nie będę pokazywał o innych osobach. Okay. Moim celem nie jest, nie jest budowanie tutoriali ani nauczanie przez online. Nie robię tego. Jakiś tam jakąś markę tego systemu, którego nauczam, bo jestem za to odpowiedzialny. I pewnie wrzucam to po to, żeby kogoś zachęcić, żeby przyszedł na jakieś szkolenie. Taka pokrótce ma być, ma być droga tego mojego marketingu. I najłatwiej jest to pokazać, i to też jest takie chyba najbardziej przekuwające wzrok. Ja nie kieruję się wyświetlalnościami, ale gdzieś tam ostatnimi czasy na Instagramie mamy bardzo dużo ilość obserwujących. I tak zauważyłem, ja też przepraszam wszystkich fanów kungfu, ale dla mnie kungfu to właśnie takie sztuczki, które ty pokazujesz. Jak, jak zrobisz jakiś filmik typu kungfu ileś tam tysięcy tych lajków. Czy to Jak, tak, tak, ta, ta, w ogóle, na maksa. Jak tak pokażesz ci. dobrą robotę, taką solidną, którą czujesz lepiej, bo wiadomo, no, robisz różne rzeczy, to wynika z tego cały trening, no, nie, nie cieszę się. To. Gdybym, gdybym tylko kierował się takimi wyświetleniami, to bym rzucał tylko kung fu na, jakby w social mediach. Jest to jakaś strategia? Pewnie, tylko, że no, ja nie do końca nie mam jakoś, chyba influencerem już nie zostanę, więc, więc nie do końca mi to jest potrzebne, mhm. ale jest to po prostu jeden z treningowych Drillów. Jeden stoi, drugi robi coś tam. Potem ten się rusza, robi coś tam. Potem się rusza i cię uderza, a ty robisz coś tam. I oczywiście najfajniej to wygląda, jak on stoi. Ale to nie jest koniec systemu to jest raptem pierwszy krok. Mhm. Jeżeli ktoś myśli, że obroni się jakąś tam choreografią ruchową, to będzie świetnym tancerzem. Dobra, to pogadajmy o tym twoim systemie. Opowiedz mi, yy, jaka, jaka jest tego ideologia. Yy, bo przeszedłeś z kraw magii do tego systemu. Już yy, słuchałem w wywiadzie z tobą, że ktoś, kto założył ten system, ten Fred Maestro. Mhm, on się, Fred Maestro, tak próbował się nawet w klatce z jakimś gościem z MMA. I bardzo nieudanie. Bardzo nieudanie i też fajnie powiedziałeś, że się nie poddał i że zaczął doszli doszlifowywać ten swój system. No i teraz ty reprezentujesz ten system i jestem ciekawy, jaka jest tego ideologia i jakie też są wnioski z tego, że przegrał tę walkę w MMA, bo to było pewnie też istotne. Wnioski były, wnioski są przede wszystkim takie, że no, tak na dobrą sprawę, za co bardzo szanuję Freda, ten film mógł zniknąć z sieci, a jest ten film, i nawet ostatnio pojawił się film dokumentalny, gdzie Fred komentuje ten film, jakby nie wstydzi się tej przegranej, bo te przegrane są istotne. A czy o, to się kończy na parterze jakoś szybko? Nawet nie. To się kończy na ogólnym, mocnym mordopiciu, które Fred przyjął w stójce, w parterze, właściwie wszędzie. Okej, okay, czyli po prostu go zniszczył. No, była jakaś tam różnica wagi, no ale no nie, nie... dla wszystkich, którzy robią samobronę, przecież powiedzą, że to nie jest wytłumaczenie, że on tam jest 30 kilo cięższy. To jest normalne, że, że ktoś taki jest większy. Mhm. Nie, no nie szło mu. Nie znał się na MMA, robił podstaw Robił silat wtedy, to był w ogóle jakby nie, nie, nie ten system. Było to doświadczenie. E, ale nie poddał się, zaczął budować system od początku. Dzisiaj już legitymuje się czarnym pasem e, brazylijskiego jżidżisu, który otrzymał od Flavio Beringa, Więc mm, to tylko jakby szacun dla kogoś, kto. Jakby ja go za to bardzo szanuję, że jest niezłomny. Wyciągnął wnioski. Absolutnie. Poszedł do przodu i, i rozwijał system. E, i, I jakby trafiając dalej do tego. To jest kwestia, żeby dać narzędzia tak zwanemu evermenowi. I to mhm. jest kłopot. Żeby zbudować sobie, do kogo docieramy. Ja, nie do, ja osobiście na przykład niech docieram do weteranów jednostek specjalnych, czy do operatorów jednostek specjalnych. Z mojej perspektywy to są horosi, herosi. To są półbogowie wyselekcjonowani, wyszkoleni. Po co ja im jestem potrzebny? Tak samo, jeżeli spojrzymy na sportowców wyspecjalizowanych. Po co im moje nauki? Mogą im trochę poszerzyć wiedzę o konflikcie. Ale jeżeli. To też dosyć niepopularna opinia, którą strzelam trochę w kolano instruktorom samobrony. Mhm. Jeżeli ktoś ćwiczy 10 lat boks, MMA, jiu to on sobie poradzi w samobronie. Tak bym tak on, tak on zakładał. On może nie będzie do końca czytał tego, o co chodzi. Bo znowu docieramy do tych brudnych sztuczek, które mhm. moim zdaniem nie do końca są fundamentem. Ale mówimy o zwykłym człowieku, który ma. 3 godziny, 3 godziny czasu w tygodniu na trening, który nie może się skontuzjować, który często jest już na przykład po 40 i chciałby coś jeszcze porobić. On nie przejdzie takiego treningu sportowego, nie przejdzie treningu komandosa. Więc po pierwsze inny trening i inne narzędzia. Jeżeli zakładamy strefę konfliktu, gdzie musimy zadziałać pierwsi i my to jasno definiujemy, mamy pierwsze 5 sekund, żeby wyjść zwycięsko z konfrontacji. I to ty musisz być osobą atakującą. Tak. Mhm. I to jest bardzo uczciwy przekaz. Jeżeli ta sytuacja się będzie rozwijać, to działa to na bardzo na naszą niekorzyść, że znowu mówiąc językiem wspomnianego polawunaka, jeżeli nie zrobisz tego na początku, to potem będziesz w opałach. Mhm. No i oczywiście możemy powiedzieć, że w tym momencie przyjdzie czas na dobycie jakiegoś tam equalizera typu Długopis taktyczny, modny teraz, i wszystkie inne rzeczy, ale z drugiej strony wyjmij teraz coś z kieszeni. Po drugie, konfrontacji. Nie, nie chcesz używać długopisu, bo zrobisz komuś krzywdę. No, czasami musisz, tak? No bo wyobraź sobie sytuację, że jesteś po prostu wszystkoś bity. I tak. metodycznie bity, masz połamany nos, masz wybite zęby, dławisz się własną krwią. Wiesz, to, 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 to już jest niefajna, że tam dostałeś bombę i, i koniec. Tu gdzieś tam. No i musisz to przetrwać, musisz coś zrobić, żeby wyjść do domu bezpiecznie. My zakładamy też, że naszym uczniem, bo nie cierpię słowa, nie wiem, klient na przykład, w ogóle go nigdy nie używam, mhm. jest na przykład ktoś, kto ma już rodzinę, bo on chce wrócić bezpiecznie do domu. Tu będziesz trzymał na wodze swojego. Ja powiem szczerze, gdybym miał 25 lat, to MDS był ostatnią, byłby ostatnią rzeczą, którą się zajął. Przecież to było zajebiste. Zdjąć koszulkę, dawaj, piąchy, jedziemy. Bo to ma człowiek swoje lata. Wiesz, no, my, ja wiem, że to jest prymitywne, co mówię, no ale to istnieje w społeczeństwie istnieją zawsze takie bojki, tak? No jak my mamy eskalować to. to jakby, co mamy, jak mamy zarządzać tą agresją, która jest w społeczeństwie. A, a to, to jest... Ty jesteś od tego ekspertem. No, więc ja powiem brutalnie, że uważam, że, że bójki na pewnym etapie po prostu są potrzebne, aby nikt w nich nie ucierpiał. To jest istotne. Czyli mądre bójki. Aby nikomu nie zrobić krzywdy. Czy mhm. one będą mniej sportowe, czy bardziej sportowe, czy bardziej chuligańskie, ale jeżeli biorą udział ludzie, którzy chcą brać w tym udział i dzieje się to w jakichś tam normach, to tak z czysto psychicznego punktu widzenia to jest ważne dla społeczeństwa. Po prostu ważne. Hmm. No myślę, że się tutaj z Tobą nie zgadzam. Myślę, że powinniśmy deeskalować wszystkie konflikty. Bo e, z, e, rozumiem Twój. Argument, że jakby jesteśmy naładowani testosteronem, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi mhm. i jakby chce się dać komuś po mordzie i mamy to duże ego, które jak jesteś młodą osobą, to jeszcze nie potrafisz nad nim panować, mhm. ale wciąż dochodzą sytuacje, gdzie po prostu przez przypadek możesz komuś to zrobić, na przykład komuś wybić oko i, i nie, nie tak. robisz tego specjalnie Tak, i ktoś absolutely. jest, i ktoś jest y, okaleczony do końca życia... Przez, prze, przez przypadek, Ty masz ogromne problemy. Ta osoba ma ogromne problemy, a chcieliście sobie tylko dać po mordzie. To się dzieje też w sporcie. Mm -hmm. Bo mówimy o tym, o czym ja mówię, ale wrzucamy to w ramy sportu, zakładamy małe rękawice i nazywamy to MMA. Mm -hmm. Albo na przykład MMA 5 na 5. Teraz są też takie turnieje. <laughs> no. Dziwnym trafem w Rosji i Polsce. Tak. Ja tylko uważam, że są to potrzebne zachowania, bo nie jesteśmy równi. Są tacy, którzy bardziej są przemocowi, są tacy, którzy są mniej przemocowi. No i gdzieś tam tych bardziej trzeba by trochę dać im jakieś wentyle. Huj, huj tak, i tylko o tym mówię. Wiesz, jakby ja uważam wbrew pozorom, że nie jak powiem, te dwadzieścia kilka lat byłem bardziej przemocowy, w tej chwili absolutnie nie jestem. No jeżeli ktoś by mi zaproponował bójkę, to jej odmówię, bo po co mi ona. Ale jak miałem 15 lat, to się zgadzałem. No, widzisz, sam o tym wspomniałeś. Więc to jest, to jest kwestia ich osobowości i wieku. E, więc gdybym był młodym człowiekiem, to pewnie bym poszedł, nie wiem, na MMA, albo poszedłbym nie wiem, na bok stajski, którym też mi się niezwykle podoba. I, i... No, po co mi taki system? Ten system uczy mnie, jak przetrwać i to wcale nie, nie w zgodzie z moim ego. Ja tu nie wygram, bo ja często zrobię sobie drogę, ucieknę. Nie wiem. Przykład: uderzę w tą tchawicę wspomnianą przez ciebie i mnie nie ma. Ta, ta konfrontacja, która jest rozwiązana w naszym rozumieniu, nie przyniesie mi chwały samca alfa. Jeśli jak zrobisz komuś krzywdę, to będziesz się z tym głupio czuł, pewnie. Mm, I dalej pamiętamy o sytuacjach prawnych, natomiast wiesz, no, wspomniałeś o, 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 o takiej opcji i yy, trzejdzie z dziewczyną, tak? To zmienia całkowicie Twoje spektrum. E, i, I były takie e, o, o sytuacje ostatnio na jakiś tych takich e, patologicznych gam, e, gal z influencerami, chuliganie zaczęli bić po prostu ludzi obok gdzieś tam. no Jesteś w takiej sytuacji, że nie masz wyjścia. I nie, musisz sobie, masz, nie, ma, nie masz uciec. I musisz sobie tą drogę do wyjścia przebić. Nie będziesz się zastanawiał, czy komuś nie zrobisz krzywdy, tylko po prostu chcesz stamtąd wyjść. I, i mówimy o takich sytuacjach, jakby, bo musimy te konflikty sobie gdzieś tam też posegregować. posegregować. Om, czy to nie, z tą tkawicą wspomniałeś, czy to nie jest tak, że możesz kogoś zabić w ten sposób? Jest w pełni, w pełni ryzyko tego, tylko no, wiesz, jeżeli y, jesteś napadnięty, a ważysz 50 kilo y, i, i napada cię ktoś większy, to nie za bardzo masz gdzieś tam inny cel, żeby przetrwać. Więc jakby to jest zawsze, musimy ocenić zagrożenie, jego poziom, i dobrać środki, kiedy ja uważam, przemoc to jest trochę jak przekroczenie Rubikonu. Jak już wejdę w zachowania przemocowe, nie mam powrotu. Nie mam też możliwości zejść poziom niżej. Czyli nagle cię uderzyłem w tchawicę, a teraz założę ci dźwignię i cię wyprowadzę. No, to tak nie pracuje. Wydaje mi się, że pomiędzy nami jest... Ja, bo ja cały czas mówię o takich... Delikatniejszych konfliktach, ale mam wrażenie, że ty mówisz cały czas o takich poważniejszych. Ja ci mówię, że ko, tak. nie chciałbym zrobić komuś krzywdy, a ty mówisz, no jak ktoś cię ma zabić zaraz, to lepiej mu zrobić krzywdę. Wiesz, co, to, to trochę tak. O, opowiem ci dokładną sytuację też mojego ucznia. Młody chłopak, wtedy 16-letni, nie fighter, artysta. Fotograf. Mhm. E, wysiada pod domem w Konstancinie. Bardzo, jak wiemy, osiedle spokojne. Niechuligańskie, nieblokowe, i wysiada z Ubera trochę wcześniej przed domem, bo jeszcze po drodze chce sobie przejrzeć zdjęcia, które robił tego dnia i je wykasować. Więc ma tą sytuację, jest wpatrzony w aparat. Zagradza mu drogę jakiś człowiek w kapturze, około lat 30, i mówi: wyciągaj portfel, dawaj gaz. A chłopak mówi, proszę pana, ale ja nic nie mam przy sobie, bo faktycznie nie mam, bo mam tylko kartę kredytową. To już tutaj pójdziemy do bankomatu, idziesz ze mną. I. A on ma do domu 10 metrów dosłownie, czyli, wiesz, głowa już jego była w domu, już wysiadły całkowicie wszystkie mechanizmy bezpieczne. Mhm. I nagle tamten się zamierzył i uderzył go prostym w twarz. Mój uczeń udało mu się cudem zbić ten cios i czysto odruchowo uderzył łokciem, wyprowadził łokieć, trafił łokciem w nos. Fu. Prawdopodobnie połamał mu nos, bo chłopak, na bandyta, nazwijmy go tutaj, zalał się krwią. Pierwszy raz w życiu kogoś uderzył. Pierwszy raz widział skutki, bo tylko robił to na treningu. Sparował po prostu. Więc zamiast uciekać albo obezwładnić dalej agresora, stał, patrzył i chciał mu pomóc. I co się stało? Właśnie bandyta chwycił go za nogi, wywrócił go. E, mój uczeń upadł na ziemię, uderzył głową prawdopodobnie w krawężnik, na chwilę stracił przytomność. Nie wiemy na ile, bo jak się otknął, to tamten siedział na nim i go tłukł. Ja pierdolę. Czyli zobacz, co się dzieje pod kątem psycholo psychologicznym, jak inna sytuacja niż MMA. Odcięło cię, otwierasz oczy, ktoś na tobie siedzi i leje. To, co to się, bo rozmawialiśmy o tym z nim z jego rodzicami, którzy przyjechali też w bardzo fajny, świadomy sposób, w kilkanaście godzin po tym wydarzeniu się widzieliśmy. On po prostu w środku chciał zabić tego gościa. No, nic dziwnego. Więc mówimy o innej sytuacji teraz. Ja mówię często o takich sytuacjach. On chciał przetrwać i mówi kurczę, nigdy nie chciałem nikogo zabić, a ja w środku chciałem po prostu go zabić. Udało mu się go zmostować, obrócić, wyrwać, kopnąć go w brzuch, uciekł do domu. Jak z mamą wyszli już po, po chwili, jak zobaczyła, bo zalany był krwią cała bluza, to już tego kolesia nie było. Natomiast, wiesz, mówię o tego typu sytuacji. Um, bo one są dla mnie interesujące. Z, z punktu widzenia mojej pracy. Bo te miękkie, to tak naprawdę jest pojedynek męskiego ego. Ja mówię, stary, schowaj to do to kieszeni. Ktoś do ciebie powie na, najczęstszy dzisiejszy zrod. No, ty tam łysy pedal. No, no okej, okay, no, 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 i co? Taki problem mamy z tym, żeby. Mm -hmm. Okej, okay, czyli tu, tutaj jest ten mismatch pomiędzy pytaniami, które ci zadawałem, a tym, co ty mi odpowiadałeś. Um, wracając do tej sytuacji, czyli gościu sobie z tym typem poradził, jakim trzeba być psychologom, żeby bić kogoś, kto stracił przy, przytomność. Wiesz, nie wiemy, niewiele wiemy o tej sytuacji, więc nie wiemy, na ile on to widział. Widział pewnie, że no, o, znamy relacje ucznia. Mhm. Że po prostu na chwilę nie wiedział, co się dzieje, więc zakłożyliśmy, że, że tak mogło się stać. Natomiast no, niewiele wiemy. Nie wiem, jak miał na imię tamten, nie wiem, jak wyglądał. Wiesz, wiemy, że był w kapturze. No, jakby twój mózg w stresie też tak pracuje, że, że nie jesteś w stanie tego potem poskładać, o, poskładać opowiedzieć. Mhm. Fak. I co jakoś. Y przygotowaliście go później lepiej na takie sytuacje? Chyba, do, chyba dobrze się zachował, nie? Zachował się świetnie. To była mega część takiej pracy, że przyjechali oboje rodzice i rozmawialiśmy i podziękowali. I, i to, to było... Znaczy ja się wcale z tego nie cieszę, bo ja wolę, żeby uczniowie nie używali bardzo poważnie. Nie chciałbym, żeby nigdy znaleźli się w sytuacji przemocowej. Wolę, żeby to było hobby nietypowym, pasją. A, ale tutaj o tym dużo rozmawialiśmy, bo, bo taka sytuacja też cię traumatyzuje. Więc przegadaliśmy to, przepracowaliśmy to jeszcze raz, co powinien zrobić, no i dalej poszliśmy w trening. Ja go też zaprosiłem na szkolenie dla moich instruktorów, gdzie mógł opowiedzieć tą sytuację jeszcze raz. Bo dla nas to było po prostu dotknięcie tego, z czym pracujemy. No a teraz piękny koniec historii, bo w ogóle po pewnym czasie zrobił taki bazowy kurs instruktorski. On nie może jeszcze nauczać, ale to jest taki pierwszy kurs, pierwszy wstęp. I będzie aplikował do jednych z lepszych uczelni amerykańskich, gdzie też będzie się powoływał w swoim CV, że jest początkującym instruktorem samobrony. Więc no to mega. gdzieś tam do, dobry, dobry koniec złej historii. Dobrze się w takim razie bardzo skończyło. Zastanawiam um, się nad tą sytuacją, czy ja chcę jeszcze o coś zapytać. Um, jak zaadresowaliście to, że on po złamaniu, prawdopodobnym złamaniu nosa temu gościowi, chciał mu pomóc? Bo to rozumiem, że tutaj jest, yy, musieliście przepracować, że jeśli masz do czynienia z agresorem, to nie, nie zmieniasz nagle, że jednak chcesz mu pomóc, tylko. Wiesz, to, to był mea culpa, jeden z moich błędów szkoleniowych, że nie przygotowałem go na taką sytuację. To był też jego odruch, osoby, która nigdy nie miała kontaktu z przemocą. Wiesz, to jest trochę tak, przepraszam, że porównam to do psa. Mhm. Ja mam Dobermana. Więc wszyscy jak go widzą, to jest duży pies, myślą, że to jest groźny pies. Ryszard był, tak się nazywa. E, f, nigdy nie był w sytuacji agresywnej i nigdy nie został nawet klepnięty w dupę. Więc on, tak. podniesiesz na niego rękę, on nie reaguje jak pies, który się boi, tylko tak. po prostu on się cieszy i nie będzie odczytywał takich rzeczy. Podobnie jest z nami, nie, nie, nie czytamy pewnych sytuacji. E, wiesz, no twoją reakcją jest, no, jesteś człowiekiem, więc chcesz pomóc i on uderzając go pierwszy raz w twarz, łokciem w nos, gdzie on zalał się krwią, to w pierwszej kolejności się przeraził. To nie jest tak jak na filmach, nie wiem, na Johnny Wicku, że był no jeden, drugi, siedemnasty, on potem, wiesz, wraca i pije sobie szklaneczkę whisky i idzie spać. Eee, mój uczeń spał 14 godzin po, po tym wszystkim, bo ten stres z niego tyle schodzi. Jak według Ciebie powinien się zachować, jak już złamał ten nos? Tak, Ta, powinien się oddalić i, i próbować, powinni wezwać służbę, opowiedzieć, że ktoś taki działa w okolicy. No pamiętajmy też, to wykorzystajmy twój podcast też do, 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 do przekazania pewnej wiedzy. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji i obronimy się, to nie możemy po prostu uciec i kogoś zostawić nieprzytomnego. My powinniśmy, ja nie mówię, że macie mu pomagać, ale macie wezwać służby, macie poinformować, bo człowiek się w pierwszej kolejności czy się boi. Hmm. O, zrobiłem mu krzywdę, będzie sprawa. No pewnie, tak, to już się stało i trzeba się teraz na to przygotować. To jest część przemocy, to co się dzieje potem, jeżeli żyjemy w cywilizowanym społeczeństwie. Więc nie możemy kogoś tak po prostu zostawić, ale też nie mamy obowiązku kogoś tak jak w tej sytuacji ratować, bo to się dla nas może źle skończyć. Ale mamy wezwać służby, to na pewno. Tak sobie chcę myśleć, że jeśli złamiesz komuś nos, to ta osoba już raczej nie chce się bić, ale to chyba nie jest w ogóle, prawda? Co idźmy dalej, zobaczmy na to te modne teraz, a ja akurat powiem szczerze, że bardzo szanuję sportowców w system Barnacle Fighting, wszystkie walki na gołe pięści, czy Let Way. Gromda teraz w Polsce, prawda? Mhm. Nie oglądałem ani jednej, ale widziałem jedną ze Stanów. Widziałem, że są strasznie pocięci. No, gołe pięści tak działają. Okej, okay, to są zawodowcy i to są ci ludzie, którzy gdzieś tam no, są bliscy tej, tej przemocy bardziej. Więc oni inaczej taką grę odczytują. No ale złamany nos nie kończy tam pojedynku. To tak to nie wygląda. Nie jest to uraz, który... który... To znowu wrócę do Kamila. Kamil mówi o duszeniach. To jest dobry... Pomysł, jeżeli możemy takimi sztuczkami się teraz, yy, co, co działa, no to na pewno, bo mam czystą informację o fizjologii przeciwnika, stracił przytomność, jestem bezpieczny, jest OK, Złamany nos, mało. A teraz wyobraź sobie, że masz kogoś uderzyć 10 razy w twarz. Wow! Nie każdy jest w stanie to zrobić. Mhm. Leje się krew, nos jest połamany, są wybite zęby. Wiesz, to nie jest świat, który każdy będzie się dobrze czuł. Domyślam się. Dla mnie najtrudniejszą też rzeczą, nawet odnośnie tej sytuacji, o której ty mówisz, to to, że teraz ten gościu będzie sobie chodził gdzieś tam po. Tak. i tak właściwie nie wie, kiedy on znowu go zaatakuje. Hmm. I może go zaatakować nawet za 5 lat. Może jego zaatakować, może zaatakować kogoś innego. No dalej ma jakiś tam swój modus operandi. No bo tak potem sobie myśleliśmy, czemu on w Konstancinie się pojawił? No to przecież to jest cudowne. Powiem, skroić. Kilku dzieciaków, i masz kilkaset złotych w chwilę. No, Bardzo łatwo. Prawda? Się nie będzie Piękny iść. cel, właśnie. Świetne osiedle. Gdzie łatwiej ci to zrobić? W blokowisku czy tam? Genialne. Mm. Ale mam wrażenie, że jest takie podejście właśnie, że ludzie nie za bardzo myślą o tych konsekwencjach jeżeli zał załóżmy, że bijesz gdzieś na imprezie w mieście i pobijesz nawet kogoś, tak. nawet kogoś udusisz i zostawisz go, ktoś mu podniesie nogi, on się tam odsknie później, to przecież ta osoba, i o tym też Kamil wspominał, że ta osoba o tym pamięta i są ludzie, którzy są turbo pamiętni, którzy nawet specjalnie po takiej sytuacji pójdą na lekcje walki i będą chcieli cię zaatakować nawet za dwa lata. Mm, tak, wiesz, no CV si z pacem parabelum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Mhm może tak się wydarzyć, ale reagujesz w tej konkretnej, pojedynczej sytuacji. Ale ja znowu mówię o tych sytuacjach ego, a nie o tych takich tak, poważnych. Tak, tak, no ale no, no, wiesz no, jeżeli komuś skopałeś dupsko, no, ja ci opowiem o takiej sytuacji do dotyczącej mojej przegranej, tak? Mm -hmm. Przegrałem Solowę będąc tam dzieciakiem, po miesiącu wróciłem, <grym> przegrałem znowu, może na szczęście, ale no, miesiąc się szykowałem do tego, wiesz, i dużo filmów z Bruceem Lee obejrzałem jak <grym> po drodze. Więc... <grym> jak mogłeś przegrać? Mentalnie <grym> byłem gotów. <grym> Uh, Powiedziałeś o tych uh, pierwszych pięciu sekundach. Wiem, że lepiej byłoby, żebyś to pokazał, ale jak tutaj rozmawiamy, to jakbyś mógł wytłumaczyć, co w tych pierwszych pięciu sekundach zrobić. Zał załóżmy, że ktoś do ciebie idzie i później zrobimy to samo o, o, o autobusie, bo to jest dużo trudniejsza sytuacja. Mm, bardzo ciężko byłoby mi tu budować jeden schemat. No bo mamy różną anatomię agresora, to ja ci będę, Różne ułożenie. ale spróbź śmiało. Yy, będę ci to rysował. Challenge. Załóżmy, że podchodzę do ciebie ja. I podchodzę do ciebie i chcę cię uderzyć moją prawą ręką w policzek. Mhm. Taki prosty. Mhm. I co wtedy robisz? W momencie, kiedy podchodzisz w pierwszej kolejności, będę podnosił ręce do tego gestu, o którym mówiliśmy, żebym był w ogóle w stanie odbronić twój cios. Mhm. Bo jeżeli moje ręce będą w dole albo jeszcze nie będą w kieszeni, no to jakby moje szanse są marne. Mhm. Więc przede wszystkim muszę sparować cios. I muszę go natychmiastowo skontrować. Naszą nadrzędną zasadą jest przerwanie sytuacji agresywnej jak to tylko możliwe. Czyli wróćmy teraz do takiej taktyki sportowej. Mogę zbić jeden cios, drugi cios obserwuję przeciwnika, trzeci cios próbuje kontrę, on na kontrę się tak zachował, buduje swoją wiedzę trochę z walki i nagle gdzieś tam wyprowadzę próbę solidnego ataku. Mało jest sytuacji, gdzie dzieje się coś od razu. Mhm. W walce sportowej, zobacz, pierwsze 5 sekund konfrontacji z reguły to jest dosyć mało. Wyczuwają się. Hmm. A tu masz wszystko. Tu się w pierwsze 5 sekund dzieje wszystko. Więc jeżeli pojawił się atak, to ja muszę go zbić i muszę w pół tempa najpóźniej uderzyć kontrę, uderzyć, złapać, w zależności jaką przyjmę strategię, też w zależności, no, jeżeli... Załóżmy, ty trafiłbyś do mnie lekcję samobrony, a wiem, że ćwiczysz jiu ja bym wszystko wzmacniał, żeby bazować na tym twoim fundamencie, który już masz. Więc mhm. byśmy pewnie więcej szukali w jiu a uderzenia byśmy sobie dokładali później. Gdybyś był bokserem, to twoją samobronę bym budował w oparciu na boks. I robimy wszystko, żeby być w tak zwanej strefie martwej, czyli nie być w strefie żywej naprzeciwko ciebie, tylko zajść z boku, z tyłu, bo tam będę bezpieczniejszy. I wyprowadzam kontrę działanie, dopóki Jesteś mobilny, bo mówiliśmy ten zasada Rubiconu. Ja nie mogę uderzyć cię dwa, trzy razy. Spokój, spokój, spokój. Mm -hmm. Już nie. I to jest kłopot. Tak, muszę doprowadzić do jakiegoś tam braku twojej mo mobilności, braku działania. Czyli mogę cię uderzyć na tyle mocno. Brodę, w szczękę, żeby cię znokautować. Mogę cię udusić, mogę doprowadzić do dyslokacji w obrębie, nie wiem, stawu skokowego, stawu kolanowego, więc wiem, wiem że nie będę się poruszał. Czyli celem jest albo znokautowanie, albo uszkodzenie, albo, tak. Z, albo uduszenie. Tak. Czyli tak. to jest cel. To jest Moi... Wcześ, Samo... Wcześniej nie kończymy. Samobrona, jeżeli już podejmie się fizycznie, kończy się wtedy. Dlatego to jest tak duża odpowiedzialność wchodzenia już w akt fizyczny. Dlatego na samym początku, ile rzeczy minęliśmy, które powinny. Nie doprowadzi tego aktu. Jeżeli doprowadzę do działania, to działam tak, żeby przetrwać. A uwaga, mamy jedno założenie też różne niż w sporcie, czy w sztukach walki. Zakładamy, że jesteśmy gorsi. Czyli nie wspinam się codziennie po tej swojej drodze samuraja, nie ośmieszając tego absolutnie, bo ja to bardzo, bo, bo to jest też po, trochę moja droga, nie będę się śmiał z siebie samego. Mhm. Doskonale się, żeby, żeby być lepszym i zakładam często, że jestem lepszy. Nie chodzi o moje ego, po prostu ćwiczę od dziecka. Masz, się świadomy po prostu swoich umiejętności. Ale nasz uczeń, nasz MDS-owy uczeń zakład... i nawet ja, kiedy wchodzę w rolę samobrony, zakładam, że jestem gorszy niż agresor. To jest coś, czego mi nie powiedziałeś na początku, a ja tego nie wiedziałem i też nie zapytałem. Nie, nie spodziewałem się, że wy w samoobronie, i to jest też trochę ta część tej ideologii, o którą pytałem, że, że to się kończy no-kautem albo uszkodzeniem przeciwnika. Tego się nie, bo, jeśli, bo teraz rozumiem tą powagę sytuacji. Mhm. Jeśli w głowie masz, że musisz mu zrobić krzywdę, to wtedy rzeczywiście jakby ta deeskalacja nabiera innych no, barw. Ciężko powiedzieć, jak mogłoby się odknąć inaczej. No, ja wyprowadzę lewy, prawy, prosty, rozejdziemy się. Nie. Jest taka szansa, ale jest to niebezpieczne. Jeżeli już muszę podjąć te działania, to podejmuje naprawdę w ostateczność. Mhm. I pierwsze 5 sekund zrobić cokolwiek, żeby. Czy lepiej czy to zależy od osoby, czy lepiej poczekać, aż ktoś ci uderzy i skontrować? Bardzo często czekając, aż ktoś cię uderzy, to będzie porażka, bo, bo nie dasz rady się obronić. Teraz mhm. z, zwróć uwagę na pozycję, poruszasz się w klatce. Jesteś gotów, masz jakiś bobbing and weaving, masz ruch ciała, masz badanie dystansu i nagle pojawiają się ciosy. Nie powiem, że łatwo je obronić. Ale jest to wykonalne, bo na tym polega praca tych panów w klatce. Stoimy naprzeciwko siebie. W bliskim dystansie. Ja się na ciebie pcham. Popchnąłem cię dwa razy i idę na ciebie. Przyjmuję jedną z klasycznych tych pust dominacyjnych. Daję ci klapsa. Nie takiego, żeby cię uderzyć, tylko żeby cię wystraszyć żeby pokazać, ja rządzę. Mhm. I nagle w pewnym momencie ciebie uderzam. A ty jeszcze masz zaburzony balans. To, to nie... Jest, nie stawia cię w dobrej fizycznej postawie do, 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 do obrony. Więc... Musimy to przerwać po prostu jak najszybciej to działań. I jeśli miałbyś wyprowadzić w takiej sytuacji jak teraz opowiedziałeś cios, to jakie byś wyprowadził? Ja powiem, to zdradzę trochę swój warsztat, ale co mi tam? Najczęściej, kiedy kiedyś miałem pytanie od jednego z dziennikarzy w jakiejś tam telewizji śniadaniowej: Czy jest taka technika, którą bym nauczył szybko, szybko pokazał, bo wiem, że za kilkadziesiąt sekund ktoś będzie miał konflikt? Mhm. Czy to jest taka długa droga, że trzeba przejść przez cały klasztor Shaolin, żeby dopiero gdzieś tam do tego dotrzeć? I ja uważam, że są takie techniki. Okay. Złożyłbym dłonie i bardzo mocno pchnąłbym cię uderzył na wysokość oczy na twarzy czaszkę. Ale tak, dłońmi. Tak, żeby Ode... cię wypchnąć głowę do tyłu, być może doprowadzić do urazu odcinka Szydłego Kręgosłupa. Jeżeli by mi się udało, jeszcze stanąłbym ci na stopie. Od tego często, to często pokazuje osobom, które nie wiedzą, co mają zrobić. I to prawdopodobnie skończy się tym, że gościu się wywróci? Prawdopodobnie się wywróci. O. I więc, to jest sztuczka, i rzeczywiście działa. Wiesz, to, to jest biomechanika, tak? bo jest wysoki punkt przełożenia siły, mocny nacisk na odcinek szyjny kręgosłupa, uderzenie wyprowadzone oburą z całym ciałem. Nie musimy się go uczyć, bo to jest bardzo naturalny gest ludzki, więc jakby wszystkie te aspekty spełnia dla samoobrony. I stajesz na stopę, żeby, ciężej, żeby łatwiej było go wywrócić i jemu się ciężej blokować przed tak, a jeżeli uda mi się go wywrócić sukcesem, to jeszcze stojąc na tej stopie doprowadzę do jakiegoś tam uszkodzenia, nie wiem, stawu skokowego, kolanowego, jeżeli będę cały czas stał. Mm -hmm. Więc to, to taki jeden z prostych przykładów tego, co, co mógłbyśmy pokazać. Oczywiście droga do tego, żebyś to zrobił, pamiętajmy, u zwykłych ludzi jest, u zwykłych. Mówię na korzyść zwykłych ludzi, jest trudna, bo muszę kogoś uderzyć, muszę przełamać granicę kontaktu fizycznego, dotyku. To jest często problem. Właśnie o to miałem pytać. Jak bo Wyobrażam sobie taką sytuację i teraz wyobrażam sobie taką normalną osobę, która nie ma nic pojęcia o biciu się. To jeśli ktoś do takiej osoby podchodzi i właśnie przyjmuje tą pozę, że zaraz cię uderzę, to to jest taki paralizujący wręcz stres. Tak. Jak, sobie, jak z tym sobie radzisz? Bo domyślam się, że musisz to tutaj jakoś przebudowywać u siebie na lekcjach, żeby ci ludzie byli gotowi jednak do wyprowadzenia jakiegokolwiek ciosu. No to już wchodzimy w działanie w obliczu stresu, to właśnie tego stresu wysokiego. Które nas paraliżuje, który mhm. wcale no nie pomaga, bo i jakby psychologia tego stresu, czyli chociażby efekt widzenia tunelowego, czy słyszenia tunelowego, e, sztywnienia mięśni, e, czy efekty, jakby psychologiczne, e, nie działają wcale na naszą korzyść. E, więc e, to, żeby nie zostać zmrożonym, tak? mamy trzy takie e, fight, flight, frozen. Tak? Mhm. Jeżeli zostanę sparaliżowany. No to, to mamy potężny kłopot. To jest trochę tak jak zwierzę, które jest w stresie, zachowuje się, popada w taki, taki stupor. Udaje martwe. Prawda? A to nie działa. W przypadku ludzi przynajmniej. Tak, i swoją drogą to jest po to, żeby czuć mniej bólu przy, przy sytuacji, kiedy drugie zwierzę cię zjada. Mówię o tym, psycholog, którą mnie była. To nie jest po to, żeby ktoś. Cię, to nie jest po to, żeby ktoś cię nie zaatakował, tylko żeby. To już jest przygotowanie do bycia ze żartem. No, to widzisz. To bardzo Ci dziękuję za tą informację, bo to jeszcze bardziej wrzuca kolejną kartę do tej naszej gry, dlaczego tak nie chcemy robić. I tu musimy przejść pełen trening mentalny, gotowości w takich sytuacjach. My możemy trochę sobie pomóc. Ja nie powiem, że się tego nauczyć, ale możemy sobie pomóc. I warunkowanie człowieka na okoliczności przemocowe ma swoje miejsce w armii, w wielu armiach świata, praktycznie od wojny w Wietnamie już to się zaczęło. E, przykładem jest e, Armia Izraelska chociażby, gdzie miałem okazję i obserwować, i, i gdzieś tam e, trochę miałem zaszczyt wejść w rolę szkoleniowca w jednej, w jednej z jednostek, byłem zaproszony, co, co, co gdzieś tam uważam za taki jeden z swoich większych życzowych sukcesów. Gratulacje. E, gdzie pamiętaj, że bardzo młodzi ludzie idą do wojska, to jest najmłodsza armia chyba świata, ja nie chcę tu mówić o polityce teraz, bo ktoś mi zarzuci, że ja będę na proizraelski, albo czy propalestyński, bardzo proszę, nie tędy droga. A to są młodzi ludzie. Mój syn ma 17 lat. Tam idą 18 latkowie do wojska. walki, do wojska i są wyuczeni tego, jak wziąć karabin i do kogoś strzelić. To jest potężna przemiana. Jak kogoś wyuczyć, żeby był w stanie komuś zrobić krzywdę? Uwaga, nie zrobić tego tak, żeby on potem, jak wróci na łono społeczeństwa, nie, nie robił krzywdy innym. Okej, okay. okej. Okay. To jest bardzo ciekawe. To jest, to jest potężne wyzwanie. Mhm. E, i, a my jesteśmy... Jesteśmy skłonni szybko się uczyć takich sytuacji. Aż to, spójrzmy na sytuacje, powiedzmy nie bezpośrednio związane z przemocą, ale na słynny eksperyment Milgrama, jak było łatwo ludzi nauczyć, żeby robić koło drugiemu człowiekowi krzywdę. Słyszałem o tym eksperymencie, Więc to było dziwne. Jesteśmy bardzo, bardzo łatwo, wchłoniemy takie rzeczy. Mhm. Ale problem, co zrobić z tym po? I to warunkowanie, jakby te ćwiczenia, które wykonujemy. No, nie mogą z nas czynić psychopaty. Czyli mówisz, że łatwiej jest nauczyć ludzi agresji, ale ciężej jest ich zaadaptować do społeczeństwa, żeby te agresji nie realizowali gdzieś w jakichś normalnych sytuacjach? Myślę, że to jest kwestia selekcji, przede wszystkim tego, kogo uczymy. No i potem sposobu wyciągania z tego, tak. To już musiałby się wypowiadać specjalista. Ja już tutaj wielu weteranów od wojskowości, ja absolutnie za takiego nie uchodzę. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wchodzi przy moim sposobie nauczania, gdzie Nauczam na bazie selekcji e, uczniów, i zastrzegam sobie, że nie uczę wszystkich, e, to mam na to jakiś wpływ, mimo wszystko mam kontrolę, co się dzieje, no bo my jesteśmy razem. Tak? To, jakby to też szczególnie taka, to, co mnie uwiodło w MDS-ie. Tak? My mówimy, że, że jesteśmy w atachu. Mhm. Bo faktycznie te nasze miejsca są. Tak jak, tak jak kluby walki, zobacz, jakby Kamila Kamila Alligatores. Tak, to jest subkultura swego rodzaju. Tak, to jest subkultura. Wchodząc w tak. to, widzimy, co się dzieje i staramy się to obserwować. I, I staramy się, trener ma też taką rolę, żeby to gdzieś tam kontrolować, bo jest za to odpowiedzialny. Taka swego rodzaju rodzina. Tak. Wyznająca podobne co Więc Więc widzisz, że ktoś ma. Wyższe skłonności. Wtedy, to wtedy no bardzo często rozmowa, zanim się wpakuje, większe kłopoty, albo komuś zrobi krzywdę. A jak, załóżmy, że przychodzi kto, do, do ciebie taki gościu, który mówi, że na przykład miał dwie sytuacje, gdzie ktoś go zaatakował, ale właśnie go paraliżuje i bardzo boi się zrobić komuś krzywdę. Mhm. Jak, jak, jak psychologicznie podchodzisz do takiej osoby? Krok po kroku wchodzimy w świat kontaktu. Temu służą bardzo powolne, ale wprowadzenie praktycznie samego początku różnych form kontaktowych, sparingowych, no bo jak inaczej mamy, mamy taki, taką sytuację przetrwać? No, Samobrona bez sparingu w różnych formach sportowych, bezpiecznych, po prostu nie istnieje. No nie możesz robić czegoś, jakby ty nie masz być lepszym bokserem czy lepszym zawodnikiem MMA, ale musisz umieć bawić się w tych regułach, żeby, żeby w ogóle poczuć o co chodzi. Mhm. Więc powoli, powoli przekraczamy tą granicę i na bazie gier kontaktowych podnosimy ten poziom, aż oswoi się z taką sytuacją. Czyli to jest kwestia tylko po prostu wprowadzenia powolnego i oswojenia osoby z sytuacją. Tak, a potem dochodzimy już do analizy pewnych schematów. Kiedy to różni nasz trening, gdzie odgrywamy konkretne sceny, gdzie jedna osoba gra przestępcę, bandytę, który cię napada... W sferze niewerbalnej, werbalnej i ty masz się zachować. Czyli odgrywacie takie realne? Odgrywamy sceny. scenki. Czyli na ten. przykład ktoś się do ciebie podchodzi i mówi, tak, tak jak mówiłeś, ty łysy pedale. Ty na przykład. Coś. I robimy to w autobusach, w pociągach, na ulicy, to e, musi nie być tylko... Super. Tak, to jest świetne, wiesz, to, bo to też emocjonalnie dla uczestników jest fajne, zarówno zrozumienie jednej, jak i drugiej strony, bo, bo tu pracujesz na właściwych emocjach, to, to jest tak. Mogę sytuacja. cię to zatrzymać, załóżmy, że realizujecie coś takiego w takim prawdziwym scenariuszu, czy zauważyłeś, żeby na ludziach to rzeczywiście wywierało takie prawdziwe, bardziej prawdziwsze emocje? Mm, Czyli oni poprzez po to, że wiedzą, że to co, trening, to tak... Początkowo, wiele z nich początkowo treningi są trochę takie, wiesz, śmieszki. Mm -hmm. Ale jak widzą, że ja się nie śmieję, i tym prowadzę, że mi na tym naprawdę zależy, i do tego mam jeszcze często wsparcie jakichś zaawansowanych uczniów albo instruktorów, to bardzo szybko ludzie w to, w to wchodzą i, i, i bo widzą, jaka jest korzyść z tego. Jak, jak, jak na przykład użyty głośno wulgaryzm, kiedy jesteś skrzczany przez kogoś, jak cię paraliżuje, a to jest trening. Paraliżuje? Bardzo często. Fak, fajnie. Nie wiesz, zaskoczenia, ktoś ci na przykład daje klapsa i na ciebie tak krzyczy, tam: idźmy dalej, te sypaj. Hmm. A ty musisz teraz wejść w zarządzanie. To nie jest sytuacja zerojedynkowa, że dostajesz tego klapsa i od razu jest sparring. Nie, to by było proste. Ty masz ocenić tę sytuację, w której jesteś i próbować zarządzać tą sytuacją. Czyli Czyli załóżmy, dostajesz klapsa i zostajesz Klaps może tu jest złym przykładem, bo klaps to już powiem... już jest przeł przełamanie no tej właśnie. bariery fizycznej. Ale jeżeli pojawia się jakaś linia komunikacji, mm, inaczej. Wielu instruktorów e, samobrony, z którymi ja polemizuję, mówią, że nikt do ciebie blisko nie podejdzie, bo ja dbam o swój dystans. No, ale wystarczy, że się o godzinę ciebie zapytam, albo po, zapytam się, podejdę z telefonem komórkowym i zapytam się, czy jestem na dobrej ulicy. Wiesz, są no, motywów, żeby to skrócić, a ty nie możesz być czujny całe życie. Mhm. Nie będziesz non-stop czujny. Więc ten bliski dystans się wydarzy, no i teraz jesteś ciebie już blisko, przełamał. I nagle wyprowadza jakiś agresywny komunikat. To jest straszna głupota, co oni mówią. A co, jak ktoś stoi za tobą w kolejce w sklepie? No, mega ciekawe. Odejdź, jesteś moim strofem No, Mnie no, to. Bo popełniłeś pierwszy błąd, bo ktoś jest blisko. No stary, a ja jesteś w klubie nocnym, jesteś przy barze, czekasz w kolejce, wypiłeś już dwa, bo a wiesz na przykład, nie jesteś pijakiem. A masz prawo być pijakiem, stary. Ale wypiłeś dwa, chcesz wypić jeszcze dwa, jesteś już trochę wstawiony, ktoś cię popycha. No i popełniłeś błąd, że jesteś w klubie, popełniłeś błąd, że jesteś w tłumie ludzi, popełniłeś błąd, że wypiłeś dwa drinki. Zaraz, to nie jest życie. Dokładnie. Um, dobra, czyli wracamy do zarządzania tą sytuacją. Ktoś jest do ciebie blisko. i Już poradziliśmy sobie z tym, że takie sytuacje się zdarzają każdemu. Nawet super e, trenerom samoobrony. Tak. To w jaki sposób starasz się zarządzić tą sytuacją jeszcze zanim doszło do klapsa? Mm, ponownie. Głośno wypowiadam komunikat o... O dystansie, o niepodchodzeniu do mnie, bo jest to aspekt moralny i prawny. Z aspektu prawnego to jest bardzo ważne, że zanim ja podejmę jakiekolwiek działanie fizyczne, budowałem informację, że nie życzę sobie kontaktu z tą osobą. Czyli musisz to powiedzieć głośno, Żeby... i dlatego powiedziałeś, że inni to powinni słyszeć. Tak jest. Mhm. I Czyli później, jak będzie zeznanie na policji, to. Um... To nie jest, I jest moje... ważne, żeby było Ta, zapisane, że... To nie jest moje preparowanie rzeczywistości. Ja po prostu działam według konkretnej procedury. Jak policjant, który wyjmuje broń i musi oddać komunikat zanim strzeli, mhm. to ja uważam, że muszę tak samo zrobić z, z moim ciałem. Okay. Jest to po prostu procedura. Tego nie wiedziałem. Hmm. Brzmi to jak super zabawa. Dużo lepsza zabawa niż mi, się, niż mi się wydawało. Bywa zabawą, bo w momencie, kiedy odpalasz sobie emocje, to trochę to jest trochę jak na taka, taka terapia. tak? Bo nagle pozwalasz, nagle grasz bandytę. A nagle grasz gdzieś tam ofiarę napadniętego. Nagle się okazuje, że jest dwóch naprzeciwko ciebie. I nagle szukasz sobie elementów taktycznych, bo no, prosty przykład. Masz przed sobą dwóch agresorów i jak masz się ustawić? W centrum? Po Twojej, powiedzmy po ich prawej stronie, czy po ich lewej stronie? Jeżeli jest dwóch agresorów w centrum, słaby pomysł. Starasz się ustawić tak. Najczęściej zadawanym ciosem na otwarcie konfrontacji będzie taki prawy cep. Większość osób jest praworęcznych. To jest czysta statystyka. Mhm. Więc staram się stanąć po prawej stronie jednego, z bliższego agresora, żeby wyłączyć jego prawą rękę i wyłączyć ten prawy cep od drugiego agresora. To, 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 to jest jeden z Typów, które musimy analizować w trakcie, w trakcie naszych, naszych zajęć. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli walczysz fair, twoja taktyka jest słaba. My bazujemy w dużej mierze na taktyce. I nie do końca to walka fair oznacza brudne sztuczki. Oznacza chociażby taką świadomość, której nie przyswoisz z lekcji sportowych, bo tam nie ma takich sytuacji. Mm. Wydaje mi się, że to, że ktoś boi się zrobić komuś krzywdę, bądź boi się kogoś uderzyć, jest dużym, dużym problemem, dlaczego ludzie nie, w ogóle nie idą na um, sztuki walki. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, że powiedziałeś ten mechanizm wprowadzania osoby i to takie gradualne, dawanie mu trudniejszych zadań, żeby hmm. on się przyzwyczaił. Bo wydaje mi się, że to, to jest naj, najtrudniejsza rzecz w samoobronie. Jeśli ktoś się, że, tak jak powiedziałaś, jeśli ktoś się z to sobie poradzi. To hmm. Najgorsze jest to, że większość osób pewnie po prostu się boi i ucieknie, albo będzie próbowała uciekać. Ja staram się spracować z takimi ludźmi. Moim uczniem nie są te osoby właśnie, które wymienią się jako pierwsze. Mm -hmm. Staram się uczyć ze względu na swoją misję i ze względu na satysfakcję zawodową właśnie te osoby, które nie zdały selekcji do jednostek specjalnych, które nie zdały selekcji do teamów e, jakichś fajterskich. Pogadajmy o pierwszych pięciu sekundach w autobusie. Bo to jest jeszcze ciekawsza sytuacja. To mnie zastanawia. Jeśli masz pięć sekund w autobusie, siedzisz sobie, jakaś ekipa siedzi gdzieś zaraz obok ciebie. Czym różni się taka sytuacja od sytuacji w otwartym terenie? No, przestrzeń jest zamknięta, mamy bardzo mocno ograniczone pole działania. W przypadku, kiedy ich jest więcej, to mają dużo większe, jeszcze, jeszcze lepiej, bo nie możemy się przemieszczać. W ogóle to też jakby trochę na marginesie. Prowadząc szkolenia w środkach komunikacji, e, korzystamy z e, jednego z muzeów komunikacji w Polsce, które prowadzi genialny kierowca linii nocnej z taką wiedzą dotyczącą tego, co przeżył, co się tam dzieje, czego użyć w autobusie, który rzucisz mu miasta, on ci powie, jakie tam jeżdżą marki autobusów i jaki kasownik mają, czy możesz tego kasownika użyć w samoobronie, czy jest plastikowy. Po prostu jest to kopalnia naszej wiedzy. <grym> tak, ci, ci nocni tak. autobusiarze muszą znać takie o, historie. U, u, uwielbiam go. Zresztą prowadzi część zajęć teoretycznych, daje nam wykład po prostu, bo moja wiedza przy tym, przy jego doświadczeniu jest bardzo mała. Możesz opowiedzieć jakąś taką najlepszą historię jego? Nie wiem, czy chciałbym je przytaczać, raz że tam powiedzmy bez jego wiedzy, dwa, że, że nie chciałbym, ale to są, to są proste rzeczy, to są takie rzeczy, gdzie on widzi, że prowadzi autobus i nagle widzi jakąś awanturę z tyłu. Więc opowiada o tym, jak na przykład w pierwszej kolejności reaguje, jak hamuje, wtedy wszyscy się wywrócą. Takie kierowca. Bo, tak, to jest, jest pewny, że po prostu ma spokój. Ale też nam opowiadał, jak znaleźć na gaśnicę w autobusie, żeby je użyć w samobronie, bo wtedy też kierowca, który nie do końca chce patrzeć, co się dzieje w autobusie, też będzie musiał zareagować. Więc dużo nam takich zdradzał informacji, natomiast wracając do tego problemu, to oczywiście chciałbym, mówiąc tak bardzo ogólnikowo, schematycznie, zadziałać i uciec. No ale tu jest problem, problem z tą ucieczką duży, prawda? Bo zanim ten autobus gdzieś tam dojedzie, zanim otworzą się drzwi, Muszę, muszę obronić się i teraz mogę spowodować hamowanie takiego autobusu to też tego nauczamy co trzeba zrobić żeby, żeby kierowca właśnie zahamował a teraz musimy wiedzieć jak on ostro zahamuje to ja pewnie polecę czyli Więc... wchodzisz w interakcję z kierowcą nie bezpośrednio ale ale mamy kilka możliwości których nauczamy na szkoleniach przynajmniej dotyczących Polski mhm. i polskich miast co zrobić żeby kierowca się zatrzymał i jest to do zrobienia i to wszystkie, wszystko wiem dzięki kierowcy linii nocnej, więc jakby mega empiryczna jego wiedza. Możesz to powiedzieć, czy nie chcesz mówić tutaj? To, y nie chcę o tym mówić, bo, bo to są takie nasze szkolenia komercyjne, więc zapraszamy na szkolenia i, i tego, tego wszystkiego tutaj nie chcę, nie chcę zdradzać, ale naprawdę mówię, że to nie jest moja wiedza, tylko to jest wiedza tego pana, więc to jest, to jest genialne. I jakie są przewagi dla osoby, którą, która jest atakowana, będąc w autobusie? Czy są jakieś rzeczy, które działają na Twoją przewagę? Nie widzę przewagi żadnej. Czyli to jest po prostu kaplica. Widzę, widzę dużo kłopotów. Jeżeli siedzisz, a ostatnio był taki film. Furioza. Chyba o nie o kibicach. No nie po, pol, polskie, polskie kino. Jest scena, jak właśnie wchodzą chuligani, chyba, czy tam kibice do, do pociągu i, i atakują po kolei różne sobie Chłopak siedzi sparaliżowany strachem, boi się wstać. No, to normalna sytuacja. Um, i Znaczy normalna. Nie sytuacja, ale normalna reakcja. Mhm. E, no i wyobraźmy sobie, że teraz dochodzi do agresji. To ten ktoś stoi z tobą z góry, z góry cię uderza. no ten pound. Masz przez i teraz tylko zależy to od tego, jak bardzo psychopatą jest ten gościu. Tak, jak, więc, jakie będą się wyobrażenia. Więc dokładnie wstać, reagować, wysiąść być może wcześniej. Mamy bardzo, jeżeli jest kilku jeszcze agresorów, a my nie mamy już idąc w tę stronę żadnego narzędzia, to jest bardzo źle. Zawsze. Znaczy, ja w ogóle nie wierzę w możliwość wygrania konfrontacji z kilkoma agresorami. To wiesz, no, ty masz dwie ręce, oni mają cztery. No to, to matematycznie się nie składa, żeby wygrać coś takiego. Chyba, tego. że jesteś jakimś geniuszem fightingu. No, no, Czy w tej sytuacji zamrożenia? Jeśli, jak, jak to wygląda psychologicznie? Czy da się, jeśli, jeśli, jeśli się zamroziło, da się z tego wyjść? Czy ma, człowiek ma na tym kontrolę? To bardzo ciekawe pytanie. Nie sądzę, żebyśmy na tym kontrolę, ale wolałbym, żeby się wypowiedział bardziej doświadczony psycholog w tym temacie. Mhm. My skupiamy się na tym, żeby do tej sytuacji nie doszło. Okay. Czyli naszym treningiem staramy się na tyle Cię wzmocnić, żebyś nie, u, nie wpadł w tę strefę. Mhm. Bo, bo nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, czy już dojdzie do działania i Ty. Zmrozisz się, co, co mogłoby cię powrócić, co mogłoby cię odpalić znowu. A czy y, masz jakieś takie opowieści jakichś swoich uczniów, że to już mi zamroziło i po jakim czasie, czasie ich odmroziło? Nie, ale, ale znam sporo takich, kiedy po prostu nie byli w stanie wydobyć głosu z siebie, nie byli w stanie się ruszyć i, i no zostali pobici po prostu. Albo dostali kilka, bo pobici to też uznajmy, że jest to jakieś takie skrajne już fizycznie mhm. doznanie zostali uderzeni kilka razy i sytuacja się rozeszła. No to musi być nieprzyjemna sytuacja, Ale zwłasz zwłaszcza w pociągu. Szczerze mówiąc, dziękuję za to pytanie, bo, bo, bo widzisz, to tak tyle lat i w ogóle będę, będę szukał wiedzy na ten temat, bo to jest mega ciekawe, jak, czy, czy da radę z tego w ogóle wyjść. Jakoś fizjologicznie powinna się dać z tego wyjść. D dobre, naprawdę, na pewno będę tego szukał. Jak wygląda różnica pomiędzy samoobroną faceta a kobiety? Bo teraz w, w przypadku faceta, nawet jeśli jesteś od kogoś mniejszy, to jest jakaś tam mała szansa, że jesteś od niego silniejszy. Natomiast w przypadku kobiety, nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypadków, jesteś mniejsza i mniej silna. To jest tak jak w różnych takich marketingowych nazwach modułów szkoleniowych mówi się na przykład tam low, low enforcement, self-defense mhm. i że to jest taki już najmocniejszy panel. A ja uważam trochę inaczej, bo uważam, że pod kątem stosowanych narzędzi to to jest najbardziej delikatny panel, tak? No bo powiedzmy, policjant nie powinien ci robić krzywdy, więc musi znać dużo miękkich sytuacji. A kto ma być najbardziej agresywny? Właśnie kobieta w takiej sytuacji. Więc uważam, że tutaj środki powinny być. Nie chcę użyć to maksymalne, ale, ale powinny być bardzo, bardzo wysokie. Narzędzia powinny być bardzo mocne, bo musimy założyć właśnie dużą przewagę ciała fizyczności agresora, więc żeby tą fizykę w jakikolwiek sposób jakby jej przeciwdziałać, no musimy być bardziej agresywni, agresywnie oddziaływać. Zwrócimy tu do tej wspomnianej przez Ciebie tchawicy chociażby. Żeby Czyli drugi... od razu atakujesz jakieś najtrudniejsze miejsca, żeby u niej po prostu. Tak. Nie, raz... mamy, nie ma tutaj gry wstępnej. Hmm. Co jest ciekawe w programie MDS, mamy taką zasadę iluzji. Czyli jeżeli chciałbym cię złapać za rękę, za nadgarstek, swoją lewą ręką, twoją prawą rękę, to ty ją albo cofniesz, albo uderzysz mnie wcześniej. Więc ja postaram cię na przykład uderzyć pięścią w bicep z drugiej ręki, żeby oszukać twoją głowę i wtedy złapiecie cię za tą rękę. Podobnie w sytuacji samobrony. Bardzo często pierwsze, pierwszy atak, który wyprowadzę, nie jest atak pozorny. To jest atak, iluzja, która przygotuje na konkretne działanie. Żeby odwrócić uwagę od agresora, to też jest bardzo bardzo to wykorzystujemy w samobronie kobiet. I to jest pewnie część tego takiego szybkiego punktu ruszania, atakowania. Bywa tak. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chce na ciebie wyprowadzić lewy prosty, to jeżeli go wyprowadzę od razu, to może go zauważyć. Więc jeżeli czubem buta kopnę cię na przykład w piszczel, to A, wtedy potem uderzę w lewy... sposób, bo nie rozumiałem tego w... Bo ten, to, to w bicepsie mi wydawało mi się bez sensu. Jeśli możesz kogoś udać, to nie lepiej udać cios, załóżmy w wątrobę i drugi. W... Wiesz co, pewnie tak, ale załóżmy, wracając do uderzeń w biceps. Jeżeli widzę, co jest coraz modniejsze, że na przykład w kieszeni masz nóż, mhm. masz folder, nóż składany z takim klipsem i teraz ja cię uderzę w wątrobę, ty zrobisz dwa kroki w tył, wyjmiesz nóż i zrobisz mi krzywdę. A jak ci uderzę w biceps? A jak zacznę od uderzenia, znaczy od kontroli twojej ręki i bardzo często uderzymy wtedy łokciem w biceps, żeby opóźnić twoją możliwość dobycia narzędzia, i zaczniemy grę, tą grę w samoobronie już z tego ruchu, jakby nie mogę tego pominąć, tej informacji, na przykład, że widzę u ciebie w kieszeni narzędzie. Mhm. Więc ten, ten na przykładowy biceps będzie działał jako, tak jak mówię, opóźnienie gestu do bycia narzędzia z kieszeni. Okej, okay, czyli to jest też przygotowanie na jakieś konkretne ruchy ze strony przeciwnika. Tak, na konkretną sytuację, bo, bo w tym momencie no, już wątroba może też tutaj jakby nie, nie, nie zadziała, a mówię, weźmy pod uwagę to, co się wydarzy potem. Czyli piszczel też nie działa. Yy, wszystko zależy od tego celu, który mamy jako pierwszy. No, jeżeli pojawia się w ręku narzędzia, zobacz, Jakim przekleństwem dzisiaj jest noszenie przez ludzi noży na ulicy? Zrób sobie taki test. Ja poobserwuj. nie mam do tego żadnego dostępu, więc to ty musisz powiedzieć. No, poobserwuj, poobserwuj po prostu ludzi w tramwaju, w autobusie na ulicy, ile osób chodzi z folderami w kieszeni. To się bardzo modne. Ja nie jestem zwolennikiem ograniczenia prawa noszenia w ogóle broni przy sobie, bardziej edukacji, ale jeżeli ktoś ma narzędzie, a dodajmy do tego na przykład, o. Ale te, teraz kij w mrowisko. Byłem ostatnio na świetnym koncercie Jimek e, i Polski Hip-Hop. Mhm. Bemowo. Wielki Masa koncert. Ludzi. wielki koncert. Ochrona nie sprawdzała nikogo na okoliczność e, narzędzi przy sobie. Powiem więcej, nie było żadnej strefy buforowej, czyli można było podejść od strony ogrodzenia na Bemowie i przekazać tobie, uczestnikowi imprezy, co byś chciał od alkoholu po narzędzie skończywszy. Tam cudem nie doszło do jakiejś sytuacji. Wiesz, ja na to patrzę w sposób trochę zboczony. Ale oczekiwałbym, że jeżeli płacę za bilet na koncert, to płaczę też trochę za bezpieczeństwo. I widziałem masę ludzi z nożami w kieszeni. Jak rozpoznajesz nóż w kieszeni? Ja tego nie czuję. Ja nie to, rozpoznaję. Ja nie, ja nie widziałem żadnej osoby może, z Może. Wiesz co, to może być klips, jestem przygotowany. To jest taki klips. E, wstałem teraz i pokazuję Przemkowi. Ale to kamerę pokaż. To taki... Przemkowi pokazuję nóż. To mogę to zobaczyć? Oczywiście. Czyli takie rzeczy, czyli można to poznać po klipsie. Tak, to może, to może być też miarka, ee, jakaś tam wiesz, e, a może być to narzędzie. Jak go się chowa? Już ci pokazuję, to jest taki, taka, e, taki specjalny. O, skobelek. A tam jest schowany, dobra, wiem który. Więc w momencie, kiedy widzę, nawet przy koszulkę, zwracam na to uwagę, ja tego uczę, taki klips, to już mi to daje informację, że tam ktoś ma narzędzie. I o tym muszę patrzeć w dzisiejszych czasach, muszę to po prostu widzieć. Ty to nosisz na co dzień ze sobą? Ja to wziąłem specjalnie, specjalnie do ciebie, czy noszę na co dzień. Staram się nosić przy sobie jakieś narzędzie, bo to jest taki, jak mówię, to jest trochę inne zboczenie moje jako zawodowca i samuraja. Mhm. I coś tam przy sobie z reguły mam. W niektóre equalizery wierzę bardziej, w niektóre mniej. Zbieram noże, lubię je, ale raczej ten na przykład model, gdybym. Znowu go wyjmę, dlatego jest dla mnie istotny, bo ja go mogę użyć jako tak zwany impaktul, Czyli mogę nim uderzać. Ja mu zrobię zdjęcie, wstawię go w drugie, Proszę ale... bardzo, to jest. Zrobimy reklamę, firma Bastinelli. Tak, jest, polecamy nowe. <laughs> Niedostępne od... akurat tak łatwo w Polsce, więc możemy reklamować. Od eksperta. Um, ja to jestem cały czas zdziwiony ty, o tych wszystkich rzeczach, które ty mi mówisz, dlatego, bo ja cały czas myślę, że konflikty na ulicy to są tylko konflikty. E, takie delikatne właśnie, takie ego. Ale teraz ty mówisz mi, że nosisz nóż i jeśli ty nosisz nóż, to domyślam się, że w jakim celu go nosisz. Wiesz, to, to, to dla jasności ja go miewam, ale to, to, to jest... To jak, jak zapytasz się amatorów noży, tak? to nie jest tak, że to są ludzie, którzy chcą robić krzywdę. Wśród nich jest wielu takich, którzy tak jak ja nie wiem, zbierają nóż. Po prostu ta, ta kultura jest istotna. Ale wiele osób... Szczególnie niepokoją mnie nastolatkowie. Nie wiem, jestem ostatnio, przechodzę w sklepie militaryjnym, nie chcę mówić jakim, żeby, żeby tutaj nie robić jakiejś złej reklamy i pan pokazuje, nie wiem, 16 nóż. Halo, what the fuck? Jaki nóż? Jak, jak, jak stary? 16 -latkowi. No gdzie? Ja też miałem nóż, jak miałem 16 lat, ale to kupiłem sobie, ładnie wyglądał. No. trzymałem go w szafce. Ja uważam, że jest to pewne, pewne ryzyko. Jeżeli potrzy, patrzymy na te sytuacje użycia, to one gdzieś tam rosną narzędzia, jeżeli spojrzymy na statystyki. I A to czy jest ty, niefajne. Czy ty możesz coś powiedzieć o statystykach? Bo ja chyba jestem nieświadomy, jak często się zdarzają takie kryzysowe sytuacje. Przez nie przygotowałem cyfr, więc nie chcę, nie chcę tutaj szyć. I, 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 natomiast one gdzieś tam rosną. ale... A bu... czy wiesz, to wpisać w Google, żeby to researchować na szybko? Hmm, wiesz co, nie wiem, użycie noża musieliśmy zobaczyć Polska albo. Statystyki. Pamiętajmy też, że wiele tych sytuacji nie będzie zgłaszanych, więc to też jest kolejna, kolejna rzecz. Wiesz, to, co powiedziałeś ciekawie, o twoim spoglądzie i moim, no, ja robię częściej mając kontakt z osobami, które są ofiarą przemocy, więc widzę tą, tą inną część, której, którą ty widzisz życia społecznego. Tak Ale to jest właśnie rzeczy ważne, się rzeczywiście ważne. To jest właśnie ważne, bo i mi nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś mógłby mnie tak rzeczywiście chceć zabić. To mi to, nawet, to w ogóle nie istnieje w mojej głowie. Istnieje w mojej głowie, że ktoś będzie chciał mnie zaatakować i mnie pobić. To, to jest ludzik. Ale że ktoś mnie chce zabić, to jest w ogóle. A bierzesz pod uwagę, że może to chcieć zrobić, bo po prostu może? W ogóle, bo ja na tym, no, tym nie myślę. A teraz zobacz na, na sytuację, chociażby w Izraelu, związane z terroryzmem. Tak, mamy aktyw killera, mhm. czyli mamy często wytypowanego nastolatka, który ma chwycić nóż i dostaje informację, że ma tego i tego dnia wyjąć nóż i jak najwięcej osób w tym miejscu dźgnąć. Mhm. Zobacz tą sytuację, która bo w Londynie. Razem, gdzie był zaangażowany Polak, który zdjął kieł ryby Narwala i, i, i zepchnął agresora gdzieś tam od siebie. Do tego nie słyszałem. No, piękna, 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 historia. Tutaj też mówię, nie przygotowałem, więc nie chcę pomylić bardzo proszę faktów, ale była, był napad nożownika w jednym z pubów i, i siedzący tam obywatel polski chwycił po prostu, to był jakiś pub związany z morzem, chwycił kieł Narwala. I, i... To jest jakaś Taka ryba z kłem. I go spychał. Potem jeszcze z tego, co pamiętam, ale nie chciałbym tutaj y, też konfabulować, e, okazało się, że ten e, człowiek miał też pas szachida na sobie. Fejkowy, bo fejkowy. Więc Polak miał naprawdę, no, bohaterski akt zrobił. Wiesz, to, to wszystko się... Wiesz, co łączy wszystkie symulacje przemocowe? Kiedy one się odbywają? Teraz. Kiedy nie jesteśmy na nie przygotowani. I... Znowu wrócę do tej maksy maksymy. Siwy z pacem parabelum. Ja wyobrażam sobie najgorsze. To może jest moja paranoja. Jeden z moich pierwszych nauczycieli, Krav właśnie, tak mówił Ryszard Dujeb, że, że musimy być bezpiecznym paranoikiem. Ja sobie wolę wyobrażać więcej i uczyć wyobrażać więcej, żeby tych sytuacji było mniej. Eee, I nie mówię tu o prowokowaniu byciu w złych miejscach. Bo tak jak powiedziałem, mamy do tego prawo, ale wiesz, jesteś na przykład... Jedynym warszawiakiem w Pabie Poznaniu, gdzie się okazuje, że kibice Lecha Poznań przyszli na imprezę. Stary, zabieraj dupę i stamtąd wyjdź. Jak najszybciej. Pozdrawiamy kibiców i warszawskich, i Lecha Poznań oczywiście. Tak jest, i, i wszystkich. Również tych z, tak. z, z miasta i Łodzi. I z Krakowa. Tak, absolutnie. I z Wrocławia. Stamtąd jestem. Mhm. Um, hmm, trochę mnie nastraszyłeś, szczerze mówiąc. To taki trochę moja, mój, mój cel jest, żeby z lekkim humorem, ale straszyć. Ja myślałem, że ja to i tak jestem dosyć mocno wystraszony i bez tego ja jestem bardzo uważny, jak idę po ulicy. Jak widzę Super. tylko jakąś grupkę, to... Od razu na drugą stronę i to jest tak 300-400 metrów wcześniej. Ja się... to, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, najważniejsze prawo samoobrony to właśnie być czujnym, być uważnym. A profilaktyka, ona załatwia 50% zagrożeń już tak na dzień dobry. No, jak się pochodziło trochę do klubów, to widać, że to po prostu sekunda i już się coś dzieje. Wystarczy po prostu do ludzi nie podchodzić i jest dużo łatwiej. I jestem osobą, która jest dosyć mocno wystraszona pod tym względem, względem moich znajomych, ale to, i, i ja jestem osobą, która nawet, mi nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś mógłby mnie chcieć zabić. Więc teraz twoja, twoja paranoja Wiesz na to, sposób, Tak, sposób... No... Znaczy no, zabić, to jest jakaś tam jakby finalna część tej agresji, która sam jak powiedziałeś, może się wydarzyć poprzez zwykłą konfrontację fizyczną. Mhm. To, to niestety ktoś mnie uderza, dochodzi do jakiegoś działania energii i może się stać krzywda. No, każde takie działanie może się tak skończyć. To jasno sobie... Powie... Zobacz, na zawodników MMA Którzy wchodząc do klatki, bardzo często powiedzmy tych tam bardziej wierzących, stają na kolana i się żegnają. To nie jest taki przypadek, to, to jest bardzo brutalny sport. Ja, ja nie chcę nikogo straszyć, żyć. ale może się wydarzyć coś bardzo złego tam. Może się zdarzyć kontuzja, może się zdarzyć utrata zdrowia, lecą tam pionchy. Tam, gdzie lecą pionchy, to wiesz, to, to, to jest gra kontaktowa. Tak, ten jeden z mistrzów przecież stracił oko w UFC. Tak. I wygrał swoją drogą pas bez oka. Tak, to tak. jest piękne. Nie, nie pamiętam, jak się ten gość nazywa. Mówisz o tym, o tym Japończyku. Kamil by na pewno wiedział. Nie? nie, nie mówię o Japończyku. Mówię o gościu z UK, który nagrywa teraz podcast. Ale mam dzisiaj słabą pamięć do tych fighterów UFC. Bo jest piękna historia z początków UFC, jak jeden z japońskich zapaśników stracił oko, ale przyznał się dopiero po 20 latach, bo nie chciał zaburzyć rozwoju MMA na świecie. Serio? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale właśnie czytam o tej historii. mówię, To jest samuraj po prostu. No, ludzie, ludzie są niesamowici pod tym względem. No i ten drugi fighter, który stracił oko i walczył jeszcze przez 10 lat z tego, co pamiętam bez oka, no to to są. Tak. Ja jakbym stracił oko, to na pewno bym już nie walczył. To jest za duży, za duży wpływ ma to na moje życie. Chociaż oni zarabiają z tego, więc to jest trochę inaczej. No ale myślę, że, że takie urazy, no, gdzieś tam dają do myślenia już w trakcie działania fizycznego. Ja wiem po sobie. No, w momencie, kiedy miałem rękę wisiała mi na samej skórze, bo miałem zerwane wszystkie mięśnie więzadła. Myślę, że nie byłbym w stanie walczyć. I psychicznie, i fizycznie, nie? Absolutnie. Mhm. Absolutnie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Cię zapytać i to jest różnica pomiędzy konfrontacją z gościem, który jest dużo większy, i z gościem, który jest Twojego rozmiaru, bo domyślam się, że to jest kompletnie inna strategia. Mm. Oczywiście, no bo osoby, które mówiąc krótko, są większe, mają dłuższy dystans, będą inaczej operować działaniami, chociaż ja, ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej doktryny w klinczu, w samobronie. My staramy się skrócić dystans, w tym klinczu staramy się zarządzać, rozumieć i tam też nam łatwiej nam tą brudną grę rozpocząć. Więc tak czy tak, my jesteśmy chwytaczami z natury. I pierwsze dyscypliny sportu walki, które powstały na świecie, to były sporty chwytane. One się, zobacz, rozwijały bez względu na szerokość geograficzną, praktycznie wszędzie różne formy zapaśnicze się rozwijały. E to jest, to jest ciekawe. Nawet są rzeźby z, ze starożytnej Grecji i tam też robili zapasy. Nie masz nie ma rzeźb bokserów. S są zapaśnicy. Tam Były jakieś elementy pankrationu, jakieś elementy uderzane, ale, ale generalnie, jakby spojrzysz na te zauralskie kuraszu, e, na zapasy Indian, no, to my jesteśmy chwytaczami. So, no, zobacz, co robi bokser, kiedy dostaje mocno na tyle, żeby przetrwać. Łapie, wchodzi w clinch. To jest tak naturalny odruch. Ja uważam, że samobrona powinna się opierać na rozumieniu klinczu, na pracy w bliskim dystansie, bo raz często do niego dojdzie od samego początku, a jeżeli do niego nie dojdzie, to i tak ja będę pewnie do niego dążył, bo mam mniejsze umiejętności, bądź pewnie jestem po prostu mniejszy. Jeżeli ktoś ma dłuższe ręce i dobrze boksuje, no to raczej mam szanse marne. Mhm. Więc przede wszystkim będziemy starali się być blisko, ale w rozumieniu takim, żeby zachować sytuację jakby 50 na 50 i móc... Stosować brudną grę, czyli uderzyć głową, uderzyć łokciem w tym bliskim dystansie, tutaj pracować, to już musiałbym się wdać w system, a niekoniecznie robić to wszystko, jakby mm, wspomnianymi przez ciebie sprowadzeniami. Bo tego już muszę się nauczyć, to już jest wyższa wiedza, i oczywiście my się też tego uczymy, ale szczególnie na samym początku musimy dać prostsze narzędzia. Mhm. Uderzenie komuś kogoś głową czy uderzenie kogoś łokciem będzie prostszym narzędziem niż pełne sprowadzenie kogoś cięższego z dwóch nóg. Jak skuteczne jest uderzanie głową? A, wiesz to jest jest, ta... jest, jest jest bardzo skuteczne, jest bardzo skakujące. E, ja zresztą wybieram się na seminarium uderzania głową najbliższą sobotę. <laughs> wiesz, że ja złamałem gościowi czaszkę uderzając go głową. swoją? moją. Wow. A którą część czaszki złamałeś? Tutaj. Niesamowite. E, siedziałem bo to jest... sobie w szkole. I jadłem kanapkę, no i miałem takich kumpli, to sobie dokuczaliśmy, jem sobie kanapkę i siedzę i on mi uderza w tą kanapkę, I ja nie miałem czym mu oddać, powiedziałem mu, że jeszcze raz mnie uderzysz, to ci, to ci oddam, ale mnie trzymałem kanapkę dwoma rękoma i siedział blisko mnie, więc uderzyłem go z bani w, w liceum. A w co uderzyłeś? W to miejsce. Jego, w czaszką, w swoim w Swoją czoło, głową w jego, jego. czoło. No. zrobiła mu się to takie wklęśnięcie. To nie tyle miałeś pecha, co po prostu on miał twardszą czaszkę. Bo, bo to tak... To on miał... Ja miałem twardszą. A, bo, bo tak normalnie powinieneś celować w to wszystko, co jest pod brwiami... I wtedy, nie miałbyś taki, nie miał, jakby wtedy byś doprowadził do większych u, u, urazów. Tak? Nie uderzasz czołem w czoło, tylko wiemy teraz o Większych są... urazów złamałem mu czaszkę. Mogłem A mu ty mu złamałeś? Ja rozumiem, że ty miałeś pękniętą. Nie, on miał A, dziurę tutaj. U. I opuchlizna w środku wypchnęła mu tę czaszkę, tak, że nie trzeba było tego operować. Przecież mogłem mu mózg rozwalić. Do, do mózgu to daleko. No, to, to w ogóle ciekawy uraz, bo, bo ta kość czołowa jest niezwykle gęsta, jest, jest, jest bardzo mocna. Tam nie celujemy, kiedy chcemy uderzyć. Ja są w, na wspomniane seminarium będzie w sobotę day w Polsce to jest mistrz letway boksu birmańskiego, gdzie można uderzać w sporcie głową. Więc nie, mówi się że najbardziej <laughs> brutalny sport e, na świecie. <laughs> Sorry, ale mnie to Więc... śmieszy. To musi wyglądać komicznie. Uff. No w klinczu, wyobraź sobie, boks tajski z uderzeniami głową. To złamane, jest masakra. To złamane nos i tak, łuku brwiowe. Tak, tak. Ale, ale wracając jest to bardzo skuteczne narzędzie w bliskim dystansie. Bez dwóch zdań to jest takie abecadło. Często jak pokazuje to kobietom, bo jest to jedno z prostszych narzędzi, ale bardzo brutalne, więc jakby trzeba przełamać tą barierę znowu psychologiczną, żeby to zaczęło być skuteczne. Ja bym się kogoś mniej zbanił, bo uderzyć niż pięściami. Ale czyli mówisz, to że. To jest kolejny efekt. No. To jest kolejny ważny efekt. Mm, czyli mówisz, że łuki brwiowe nos i. No, twarz, czaszka jest bardzo delikatna, tak, ona jest w większości gdzieś tam pełna zatok i te kości są delikatne, więc uderzamy twardą kością czołową w to, co jest miękkie. Okej, okay, ale wracając do tego gościa większego, trochę to jest dla mnie nielogiczne, że ładujesz się w klincz z gościem, który jest większy, bo on cię momentalnie rzuci, jak jesteś na dole z gościem, który no, się cięczy, to już masz... To jest tak, to tak to wygląda, robię wszystko, żeby tak działam tą swoją grą, żebym, żeby mnie właśnie nie rzucił. Wytwarzam takie strefy działania, żeby nie, po... muszę mieć świadomość właśnie tego, jak on może mnie sprowadzić, żeby mnie nie rzucił. No bo zobacz, jeżeli będę stał daleko, a on zacznie tymi swoimi witkami machać, to jest mała możliwość, że się obroni. Mhm. Ile masz szans zablokować ciosów, jeżeli ktoś się zwiększy? Może jeden, a no może dwa. dwa. Jak on wyprowadzi serię, to pewnie wcześniej czy później któryś do ciebie dojdzie. Więc to nie jest taka strefa przetrwania. Mhm. Chyba, że obronisz, skontrujesz, uciekniesz. Czyli mówimy o takim klinczu tajskim, łapiesz kogoś za kark i trzymasz go tutaj? Zarówno tajskim, jak zarówno pełnej. Dla mnie hmm, sportem, który najbardziej odzwierciedla Eksplozywność i agresję realnej konfrontacji nie jest wcale MMA czy wspomniany boks birmański, ale bójki financial. Dwóch hokeistów na siebie najeżdża, chwyta za ubranie, łup, 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 kilka sekund agresji, rozjeżdżamy się. Ale agresji takiej hipermaksymalnej w kilka sekund. To jest jakby mój, mój sposób widzenia, i do tego przygotowuję, i takiego, takiego modelu staram się uczyć. To jak, jak robić clinch, żeby nie zostać przerzuconym? Bo jak robić clinch, to jesteś stykiem na górze i dosyć Ta. blisko są stopy, czyli trzeba się odsunąć stopami dalej? Tak, muszę mieć świadomość, że to moje biodra powinny być w tym tyłu zagięciu, że powinny być wycofane, ale niekoniecznie muszę wiedzieć, że ten ktoś może mnie rzucić i sprowadzić, ale niekoniecznie ja dążę do takiego sprowadzenia, chyba że je znam. A czy używacie nóg jakkolwiek? No, to są eee, najdłuższe teoretycznie. W programie MDS kopiemy, ale kopiemy w dużej mierze na wysokość stawu kolanowego, stawów skokowych. E, mało używamy kopnięć okrężnych, takich jak low kick na przykład, żeby nie doprowadzić do urazu. A takich warunków na klatę? Rzadziej, bo po pierwsze, wymaga to już umiejętności, a mówimy o takich osobach, tak jak powiedziałem, niewykwalifikowanych, nie. nie to też musimy rozdzielić. Jeżeli ktoś zaczyna trenować i na przykład trenuje ze mną wiele lat, no to jego umiejętności z siłą rzeczy będą inne mhm. niż tego kogoś, kto przychodzi i robi basic. E, ja teraz się wypowiadam o takim, takim fundamencie tego MDS-u. Więc tutaj to kopnięcie raczej nie, no bo kopnięcie z całej jednej nodze wiąże się to z utratą równowagi, ktoś może mnie złapać za tą nogę, zbyt dużo zagrożeń. Ale jeżeli miałbym cię czubem buta kopnąć na przykład w piszczel, to jak najbardziej tak. Albo kopnąć w staw kolanowy, tak, żeby gdzieś tam próbować go naderwać, jak najbardziej tak. I w staw kolanowy pewnie bokiem kopiesz, żeby łatwiej było trafić, nie? Nie problem. Mm... Tak, tutaj tu korzystamy, bo generalnie MDS nie jest tworem oryginalnym, jest hybrydą, tak jak Magaz zresztą jest hybrydą. E, więc, I jak MMA. Tak, absolutnie. No to, 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 jest, to jest jakby jeden, jedna koncepcja. E, więc tutaj też korzystamy z innych narzędzi. Tu świetne takie kopnięcia, nastawy kolanowe miał boks francuski sawat. Yy, więc jakby tam... Boks francuski miał kopnięcie na kolana? Tak, tak. Kopnięcia piętą w kolano yy, były bardzo charakterystyczne taki, dla taki, francuskiego. Ten, taki hook kick to się nazywa? Tak, stomp kick na kolana. A tu zobacz, o, zobacz John Bonjonsa, który, no. który robi stomp kiki i, i, i kopie takiego side -kika też na, na kolana. To dokładnie taka gra. Okay. Zresztą dzięki niemu chcieli, to chyba było po zerwaniu więzadła Rampage'owi, chcieli wycofać, wycofać to. tego objęcia. Mm -hmm. No to jest mega niebezpieczne. I nie dziwię się wcale, że w tym MDS-ie to używacie, no bo to też musi być... No, mega szukamy takich narzędzi, natomiast tutaj nikt nie odkrywa Ameryki. tak? Jeżeli ktoś to robi, my się tym inspirujemy, a z drugiej strony ktoś mówi, ale jak jesteście tutaj skuteczni, to idźcie bić się w MMA. No, tak, ale my nie jesteśmy tak skuteczni. My, my zakładamy otwarcie, że jesteśmy gorsi, mamy szacunek do tych ludzi... I wcale nie uważamy, że jesteśmy lepsi niż zawodnicy. Aha, ja nie wiedziałem, że to tak jest. Czyli, czyli wy jakby z założenia wychodzicie do tego, żeby pomagać ludziom, którzy nie są sportowcami, obronić się. Czyli nie, nie będziecie się kłócili ze mną, a że my jesteśmy skuteczniejsi. Absolutnie, oni są skuteczniejsi. To a -a. Po, co mamy, po co mamy to ustalać? No ja, my, no i, że, ja myślałem, wiesz, że to jest jakaś walka no wielka. Przemek, jeżeli ktoś ćwiczy, jest zawodowcem, mhm. ćwiczy 6 godzin dziennie, przez ileś lat ma ileś zrobionych walki sparingów, jak ja mogę powiedzieć człowiekowi, który przychodzi do mnie na treningi dwa razy w tygodniu po godzinie, że on jest lepszy? To jest, to jest sekta. No, trochę by to tak brzmiało. Um, ile według Ciebie osoba musi chodzić na taką samobronę, żeby, mieć, żeby czuć się w miarę komfortowo? Z Twoimi oczami. Wiem, że to jest bardzo wielkie uproszczenie, zdaję sobie z tego sprawę. Um, ja chyba po pierwsze nigdy nie powoduję takiego komfortu. I dlatego tak przygotowuję scenariusze treningowe, żeby one zawsze były w jakiejś tam strefie dyskomfortu. I taki stan komfortu na zasadzie, jak będziesz tak się czuł, to nie zrobisz tego, co ty robisz, czyli nie będziesz obserwował otoczenia i nie zejdziesz odpowiednio szybko. Mhm. Mamy większą świadomość, może nawet większą paranoję, ale wcale nie tak, że o, to ja już sobie poradzę, powiedzmy. Po lat, pięciu po latach poradzę sobie z jednym, po 10 z dwoma, a po 15 to jeden może mieć też maczetę. Mhm. Nie, nie kupuję tego. Zresztą przestrzegam przy okazji przed takimi kursami no, nauka. W ob... trzy miesiące będziesz miał Nie, obejrzał. no w weekend widziałem ostatnio, że ktoś <laughs> robi obrona przez dwa dni, seminarium, jak bronić się przed apastykiem uzbrojonym w maczetę. No, <laughs> sorry. To już, jest, I to już jest za dużo. <laughs> A ile z twojego doświadczenia, załóżmy, że ktoś chodzi dwa razy w tygodniu na godzinę, Przechodzi się przez ten etap takiego strachu przed uderzeniem kogoś, czyli tego, tego, tego takiego pierwszego stresowego. Bardzo to jest indywidualne, bo to zależy dużo od nas, ale naprawdę szybko. Naprawdę szybko, szybko jeżeli warunkujemy się ćwiczeniami w kontakcie, to to naprawdę szybko, szybko przychodzi. Okay. Nawet szybciej niż myślimy, bo często przychodzą, nie, ja nie umiem kogoś uderzyć, ja, ja nie dałabym rady, ja nie dałbym rady. A nagle się potem okazuje, że jest jakieś już ćwiczenie, jedno, drugie, trzecie, bardziej kontaktowe, i trzeba tą osobę odrywać, bo nagle dalej sobie tym nie kontroluje, tylko szybko przeszła ta osoba granicę, którą, Też, którą trzeba ją cofnąć. Złamałeś ja trochę tą blokadę, ta, ta, i po prostu na, nagle to, to wiesz tak, jak od miłości do nienawiści. To bardzo bardzo podobne. Okej. Okay. Um. I chyba chcę jeszcze z tobą porozmawiać. Chyba chcę jeszcze z tobą porozmawiać o, bo nie, nie poruszyliśmy tematu broni, a na ulicy to myślę, że jest bardzo istotny element. Czyli nie, nawet nie tyle co nóż, bo nóż, według ciebie dużo osób nosi, według mnie nie znam nikogo, kto hmm. nosi przy sobie nóż, ale cegła, kamień. Myślę, że to jest najajniej... Absolutnie. Kamień, to naj... Bo... Absolutnie. Chyba kiedyś e, jeden a, z moich nauczycieli. I tak, butelka. tak. Jeden z moich nauczycieli był, były szef ochrony przez rok podczas trasy koncertowej Michaela Jacksona, pan Jaron Hanower. Mhm. I on dużo jeździł po świecie, był świetnym ekspertem i nauczając nie zawsze wiedział, czy inaczej, jeszcze jakby nauczając i cały czas był przyzwyczajony do takiej czujności, nie do końca wiedział, czy w tym kraju można mieć takie narzędzie, takie narzędzie, no bo wiesz, powiedzmy w Polsce możesz mieć nóż dowolnie, a na przykład w Niemczech musisz mieć nóż, który... Nie otworzysz jedną ręką. czy jak otworzy dwiema rękoma, tak jak powiedzmy, taki scyzoryk, to jest legalny, ale jak otworzy się jedną ręką, to już jest nielegalne. Są różne prawa po prostu. To absolutnie. Więc on, żeby nie wnikać to, gdzie jest, a, a też potem nauczając dużo podróżował, jak po prostu wychodził z hotelu, to widział kamyk albo część gałązka, albo gdzieś tam gwóźdź leżą na ulicy. To on sobie to chował do kieszeni i tak był gotów. A wieczorem to zostawiał, taki miał rytuał. Wiesz o co chodzi? Następnego dnia rano wychodził. I tak znowu tam po coś sięgnął. I zawsze miał coś przy sobie, co było całkowicie, e, całkowicie naturalne. Ja na przykład e, nauczam, jak przygotować i używać gazety, magazynu do samoobrony, który jest jakby świetnym narzędziem. E, jak ktoś odpowiednio przygotuje wcześniej, żadna rurka w środku, po prostu dobrze zwinięty, e, przygotowany. może to wozić ze sobą w samochodzie. Jest to, jest to coś, co może ci pomóc w sytuacji opresji. Nie rozumiem. Zwijasz gazetę i ona się robi na tyle twarda, że możesz kogoś. No, zwijasz bardziej magazyn, jakiś taki pismo kolorowe, które mhm. ma twardsze okładce. Zwijasz je tak, tu znowu zdradzę swoją tajemnicę. Zwijasz tak, żeby grzbiet był na zewnątrz. Musisz też mieć z reguły albo długie włosy, albo znać osobę z długimi włosami. Ubierz gumkę do włosów i ją zwijasz na tej gazecie. No i masz taką krótką pałkę. Jakby się tym uderzyło, to pewnie i rozciąć można. Bardzo nie? solidnych obrażeń można zrobić, a jest to coś, co nic nie znaczy. Możesz to mieć nie wiem, w plecaku, jechać na rowerze. Masz jakieś... w samolocie, możesz z tym sobie lecieć. Czujesz się bezpiecznie, bo to też o to w tym chodzi. Przecież po co ludzie chodzą z takimi gadżetami? Bo chcą się czuć lepiej. To też jest ważne. A gaz? Nie wiem. Może ja nie umiem używać gazu po prostu, ale nie jestem jego zwolennikiem. Uważam, że bardzo często, szczególnie tak, jak jest noszony gdzieś tam na dnie torebki, wygrzebanie go w stresie, użycie tego gazu, e, właściwą stronę, e, nie pod wiatr. No, widzę dużo możliwości. Moi koledzy policjanci, zresztą przy wielu interwencjach z użyciem gazu, e, bardzo negatywnie się o tym wypowiadali, a oni używają tego profesjonalnie, więc uważam, że osoba niewprawiona jeszcze bardziej. Jest to taki środek, który nie do końca właściwie działa, uważam. Czyli zamiast gazu lepiej tchawica. Co? Mocne uproszczenie. Lepiej, lepiej, lepiej robić tak jak Przemek, czyli odchodzić od sytuacji. To tak, było najlepsze unikać. rozwiązanie. No tak, ale mówimy już o tych, kiedy nie da się uniknąć. A załóżmy, że ataku przegadaliśmy sytuację, kiedy ktoś cię atakuje pięścią. Załóżmy, że mam nóż przy sobie. Mhm. Jak, jak inaczej wtedy się trzeba zachowywać? Jeżeli ja obroniąc się mam nóż. Nie, jeżeli ja atakując mam nóż, a ty się bronisz bez noża. Wiesz co, no powiem szczerze. Niektórzy powiedzą, znowu o ucieczce? ale często jest to mega trudne, to są ja, jakby... Ja jasno mówię, że nie, nie ma praktycznie możliwości obrony przed nożem. Będziesz pocięty po prostu, najprawdopodobniej. Absolutnie. I ten ktoś może być niewprawionym nożownikiem, po prostu jak będzie rozpędzony, to jest masa, to jest nóż, to... Coś tam czasami robimy, ale właśnie to jest taki przykład, dlaczego dobrze byłoby mieć taką gazetę zwiniętą, gdzieś przygotowaną. Bo możesz je do tego użyć i możesz pomóc sobie przetrwać. Jeżeli ty nie masz narzędzia, a ktoś ma narzędzie i on nie myśli o tym, że on przekroczy obronę konieczną, to, to naprawdę jesteś w dupie. I tu nie ma nie ma tutaj sztuczek na to. I, I ja nie lubię takich instruktorów samobrony, którzy mówią tak: przed nożem się nie da obronić, najlepiej uciekać, ale jak będziesz w sytuacji kryzysowej, to ja mam coś, to ci pokażę, co może zadziałać. Bo to jest cały czas budowanie tego samego trendu. Nie widzę opcji, żeby się. Obron... Tak jak podam Ci przykład z jiu mhm. Jeżeli wpadniesz w duszenie z tyłu, jaka obrona? Czy Janek Właśnie. Błachowicz, którego mhm. niezwykle szanuję, jak przegrał z Teszejrą, nie znał obron przed duszeniem z tyłu? To, to dlaczego się nie obroni, skoro są takie obrony? Mhm. Albo coś, Janek jest słaby, jest niewyszkolony. Czarny pas w Prawda? No zaraz, halo po prostu musimy sobie zdać sprawę, że są sytuacje, kiedy jesteśmy w dupie, no, i nie dopuszczać do nich. Okej, okay. spodziewałem się, że będziesz to jakieś magiczne sztuczki yy, mówił na nóż, mm. ale chyba lepiej nawet, że tak powiedziałeś. Wydaje mi się, że to jest takie po prostu prawda. Wiem, że nawet słowo powiedziane u ciebie gdzieś tam może mieć swoją wagę i, i nie chciałbym. Zresztą też to trochę w tym jest, że drażni mnie czasami moja przestrzeń zawodowa i osoby, które tak, nadużywają takich kwestii. I cieszę się, że też jest wielu ekspertów, którzy nauczają tego w inny sposób i jasno o tym potrafią, potrafią mówić. Mhm. Czy jest coś, co uważasz, że warto powiedzieć, a nie zapytałem cię o to? Nie. Myślę, że znaczy, cię, możemy, to bardzo, bardzo miło mi się rozmawia, moglibyśmy jeszcze gadać wiele, wiele, wiele na ten temat. Pytanie, na ile by... Może, możemy, by gadać. Twoi, twoi tutaj słuchacze przebili się przez to, szczególnie, że wiesz, dotykamy, ty lubisz rozmawiać, a my rozmawiamy o mojej gdzieś tam pasji i pracy, więc jakby tutaj, tutaj, godzinami. Wiesz co? Jedna rzecz. Powiedziałeś mi, bo tak sobie to gdzieś tam wynotowałem wśród tych propozycji. Pytałeś o Johnnego Wicka o film. Tak, yy, oglądałem tylko... No właśnie, tylko jakie pierwszy. jest twoje zdanie? Ja oglądałem tylko ja, pierwszą część. Dru, nie, drugą też oglądałem, ale druga już była dla mnie taka na granicy yy, smaku. Trzeciej nie dałem rady oglądać, tak. bo zabił chyba ze 100 osób podczas pierwszej no, 10 minut. Mam bardzo podobne zdanie. Pierwsza była wyśmienita, była po prostu smakiem. W trzeciej to już nawet dla mnie, fana choreografii, to było, to było bardzo, bardzo za dużo. Mimo, że tam choreografię przygotowało dwóch indonezyjczyków. E, jest taki świetny indynozyjsko-malezyjski film Raid. Nie znam. To jest kino akcji klasy C, ale choreografie walk są wyśmienite. No, polecam. Nawet może warto czasem dźwięk wyłączyć. Choreografia, czyli mówisz o to, jak rzeczywiście ktoś walczy. Mm, nie. Choreografia to znaczy to, żebyś to oglądał, żeby ci się to podobało, jak to widzisz w filmie. Mhm. To wiesz, jakbyśmy szukali z takich rzeczywistych choreografii, to jest świetny film Eastern Promises z Viggo Mortensenem. Jest taka słynna walka właśnie rosyjskiej. Pff, no to to jest taka bardzo realna Ech, walka. Tak. A bojkę oglądałeś? No tak, to są właśnie choreografie, które mają nam się, prawda, podobać i ma być, ma być fajnie i mamy się bawić kinem. No i akurat w Johnny Wiku też się zgadzam, że trochę już przesadzili. Eee, no pewnie kto co lubi. Natomiast no, to choreografia to jest jedno, a, a życie to jest, to jest drugie. Tak i w pierwszym, w pierwszym filmie też były takie aspekty, ten cały, ta cała sytuacja z jego samochodem, z jego psem i te, no, wcześniej... Był głębszy taki, wiedzieliśmy o co mu chodzi. Tak? No, później się tylko napierdalałeś. Powiem nie? ci, że z choreografią to sam się zderzyłem, bo, bo, bo to też się pochwalę. Miałem przyjemność robić choreografię do gry komputerowej, okay. do cyberpunka hmm. i... Eee, i... Pierwszy dzień na planie to była totalna nauka. Ja nagle nie wiedziałem, co się dzieje, bo ta antycypacja ruchu potrzebna w grze komputerowej wymuszała całe przebudowanie choreografii, którą ja sobie założyłem. Mhm. Więc Czyli to... byłeś oblepiony jakimiś rzeczami? Tak, nad, tak, nad tak. Był cały motion capture, i ja musiałem, musiałem tak pracować, żeby to było zgodne z grą. Czyli ja siedziałem kilka dni, sobie przemyślałem, co ja chcę tam pokazać. Szczególnie, że byłem zatrudniony do konkretnych postaci, które takie były, miały być brutalne i zwierzęce, no i generalnie musiałem na bieżąco wszystko zmieniać. Więc myślę, że podobnie jest w filmie, że kamera też wymusza, żebyśmy coś zobaczyli, mhm. żeby to było zobaczone, jeszcze by spodobały jakieś emocje. Więc by to są mistrzowie choreografii, zupełnie inaczej, inaczej sobie z tym gdzieś tam radzą. Tak, to jest coś, czego my jako widzowie nie dostrzegamy, nie? dopóki nie jesteś po drugiej stronie. Tak, tak. Okay. Czy masz jakieś foty z tego e, Cyberpunk'a? Możesz, możesz Ma, to, możesz... Mam, bo, bo negocjowałem bardzo długo z CD-projektem, żebym w ogóle mógł je wynieść. Także mam taką w rajstopach e, fotę w Nyloniku. Z, z tym, mam. <grym> Czy możesz mi wysłać, abym ją Tak, w tak. Wideo? Ab absolutnie z chęcią. Dobra, ja to sobie muszę zapisać. Um, wracając do e, Johna Wicka, Ty, Tylko jedynka. Jest jakiś inny film, który lubisz odnośnie bicia się? co so, ja kocham westerny, tam zawsze było dużo bójek. lubię im starsze tym, tym lepsze, może to nie były jakieś mega pokazowe bójki, ale to były takie bójki w których o coś chodziło, był, wiesz, dobry, zły i, i gdzieś tam myślę, że westerny chyba najbardziej Panischer też zwróci moją uwagę. To jest taka moja trochę, bo byłem wielkim fanem komiksów pani mhm. Cały czas nie było, nie mam takiej ekranizacji, która by mnie całkowicie zadowoliła. Cały czas mi czegoś brakuje, łącznie z serialem. Ja nie widziałem pani Shara, ale teraz mi się przypomnieli jeszcze ci chuligańscy z, z Anglii. Oglądałeś to? Jak takie dwie grupki z Anglii. tak, tak ale, ale słyszałem o tym. Natomiast dobry serial e, Banshee. Świetne choreografie walk. I nawet sobie znalazłem na I jak Facebooku. Jak się pisze? B-A-N-S-H-E-E. -E. Bunchy. Bunchy. Czyli takie trochę, nawet trochę brzmi jak sztuka walki. Ale, bo to, to jest miasteczko gdzieś tam na, 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 chyba na głębokim południu, ale tak sprawne właśnie choreografie, że mówię, aż szukałem choreografa, żeby sobie o nim poczytać, bo, bo dobrze się to po prostu oglądało, wiesz, bo umówmy się, ja, ja kocham film Aha. i... Właśnie widzę. Życie, a film to jest co innego. Film oglądasz po to, żeby odpłynąć. No jeżeli ktoś idzie do kina i mówi, Jezus, spider Spiderman latał, no stary, idziesz, bo on lata. No to jest wiesz, to jest cała zabawa. To więc, jest podróż. Więc po to bójki były nierealne, no halo, idziesz do kina. nie mają być realne. Ale w John, John Wick 3 to już too much. Tak. To uf, ale mi się zgadzam. Ale ja też jestem taki, że oglądam, wyłączam sobie czasami film, i nie, nie, niektóre filmy, jak oglądam, to muszę sobie przełączyć w głowie. Okay, oglądasz film, nie, nie przypierdala się do szczegółów, tak. bo ja też jestem no. taką osobą. I wtedy jestem w stanie. I ostatnio oglądałem właśnie Fast and Furious. Ok. Jedynkę, dwójkę, trójkę. I tam też jest trochę, te, 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 te wyścigi samochodami są trochę przerysowane, ale jak już przełączysz na to, że to jest tylko film, to da się zobaczyć. Mm. Dobra. Um, czy ty planujesz grać w filmie? Nic mi na ten temat nie wiadomo. A chciałbyś? Chyba bym się nie nadawał. Czemu? Po pierwsze, za bardzo lubię to, co robię. I jakby, jakby co jakiś czas, jak mi się wrzuci jakaś przestrzeń zawodowa gdzieś z boku, to, to po prostu staram się wrócić do tego swojego e, harmonogramu. Po prostu lubię, lubię swoją pracę. E, myślę, że. Ja zagrałem kiedyś w, w teledysku w kampanii społecznej przeciwko przemocy dzieci. I, I nawet ten film gdzieś tam się podobał i zagrałem, to, to był taki trochę metaforyczny teledysk e, i, i to było trudne dla mnie doświadczenie, gdzie reżyser mi mówił, że mam niby nic, ale tu pokazać taką emocję, to zrobić. To, to Czyli podczas bicia się jeszcze musiałeś coś robić? Tak, to musiałem pokazać, że się ruszam, że tam skaczę na skakance, że biję w worek, że jakąś robię walkę z cieniem, ale jeszcze był taki moment, że tam nie wiem, uderzam pięścią z frustracji w ścianę i to tak to było trudne dla mnie. To myślę, że nie jestem aktorem nie, i nie mam też takich chyba ambicji. Trochę współpracuję czasami z ludźmi za kamery, czy też z aktorami przy różnych rolach i myślę, że to jest też trudna robota i... I, i nie, nie, nie moja droga życiowa. Okej, okay, czyli jak uderzałeś tą pięścią w ścianę, to pewnie jakiś, po prostu się czułeś głupi, albo to było takie nienaturalne wrażenie. Trochę komfony. tak, szczególnie, że wiesz, plan filmowy, masa ludzi patrzy, to wiesz, to, 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 to tak jak my sobie teraz rozmawiamy i mamy fajną pogawędkę, ale byśmy to samo zrobili na stadionie, gdzie mamy kilka tysięcy ludzi, no to wiesz. Czujesz się dziwnie. No. I prawda? Zwłaszcza, jak masz okazywać jakieś takie emocje, zwłaszcza takie dziwne, właśnie, że frustracja, bo tak. się pięścią w ścianę, to jest takie. To musi być dziwne, no oni mają przedziwne No pogody. ale był, był szczytny cel, więc, więc gdzieś tam to zrobiliśmy fajne, było dla nich doświadczenie. Mm -hmm. Jestem ciekawy, jak wpływa na aktorów to, że oni grają i właśnie muszą robić te wszystkie dziwne rzeczy. Już nawet nie przed tym, że później my oglądamy ich w kinie, ale to, że oni robią te wszystkie dziwne rzeczy i naokoło właśnie jest tyle ludzi. Um, chodzę teraz na lekcję mówienia i gościu, który uczy mnie mówienia, też jest aktorem i sposób, w jaki on się porusza jest po prostu taki, ja to mówię mu, że jest dziwny, ale to jest takie mm -hmm. niezbyt ładne określenie. W każdym razie rob robi dziw takie dziwne ruchy, których ja bym nigdy na przykład nie odważył zrobić przy, przy kimś. Czyli jakieś takie wy wydaje dźwięki, coś mi pokazuje, Wydaje mi się, że żeby otworzyć się w ten sposób, żeby pokazywać takie rzeczy, to właśnie trzeba robić coś takiego jak bycie aktorem, żeby ktoś cię zmusił do robienia jakichś ruchów przy innych ludziach i później zapominasz że to jest dziwne i możesz się zachowywać komfortowo przy innych no, ludziach. Wiesz, my to robimy na treningach, które wchodzimy w takie aktorstwo, kiedy nie mhm. wiem, gram bandytę, bo kogoś napadam, albo potem gdzieś tam jestem, to są, to są scenki. Mhm. No ale to jest za mało, żeby mówić o, o takiej całości, prawda, o tym wszystkim. I podziwiam, kocham film, kocham teatr i na pewno no, no podziwiam, szczególnie jak, jak są różne rzeczy nieprzewidziane w teatrze, które się dzieją nagle na widowni, to, to, to jest szok. Tak, albo jak robią e, improwizację, czyli, że tak. nie, nie wiedzą, co będą robili, to musi być trochę tak, trudne. Tak, tak, tu, tu, tu podziwiam, w Warszawie mamy klub komediowy. Nie wiem, czy, czy była się pełna improwizacja, genialne, po prostu. Właśnie, mówił o tym ten gościu. warto tam mieć, według Ciebie? Ja byłem chyba na dwóch czy trzech przedstawieniach jeszcze przed COVID-em. No, ubawiłem się setnie. Mega inteligentny dowcip. Nie taki, no wiesz, każdy dowcip ktoś lubi. Ja nie lubię dowcipu takiego typowo stand-upowego, takiego, wiesz, wulgarnego. Mm -hmm. Tu naprawdę miałem szczęście, że były przedstawienia inteligentne, ze smakiem, ale no właśnie to to szycie, ta improwizacja, wow, no byłem pod wielkim wrażeniem. Hmm, klub komediowy. Tak. Gdzie to jest w Warszawie? Na Zbawik się to było niedaleko przecież. Okay. Przy, muszę się w zrobić. takim razie przejść. To jest... Polecam. Mhm. Zobaczę. Już druga reklama dziś. Noże pastynelli klub komediowy. Tak jest. Ciekawe, jakie wpłyną na moje, na moje konto. Tantiene. Um, dobra, myślę, że możemy kończyć. Um, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie. Eee, na Facebooku Mastro Defense System Poland, na Instagramie MDS Poland, w każdej wyszukiwarce i to tam trzeba. I masz jeszcze kanał na YouTube. Z YouTube'em się tak nieprzyjaźnie bardzo, jak z Facebookiem czy z Instagramem. Tam jesteśmy mocno nie, nie na bieżąco, ale chyba teraz najbardziej na, na Instagramie nas najłatwiej znaleźć. Zalecam z waszą branżą wejść w YouTube'a bardziej. I zwłaszcza w szorty teraz są modne. Okay. No. To jest um, naprawdę się, fajnie. Uwierz mi, że bycie influencerem dla mnie już jest wielkim wyzwaniem. Więc... No, domyślam się, domyślam się. Um, dobra, bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś, i bardzo Ci dziękuję za otworzenie mi trochę oczu na to, że rzeczywiście może sytuacje mogą być trochę bardziej niebezpieczne, niż mi się wydawało do tej pory. No, to ja dziękuję i też dziękuję za te kilka problemów, które mi naświetliłeś, bo to jest tak, że ja naprawdę lubię się uczyć mhm. i taka rozmowa z Tobą tutaj też mi pokazała kilka rzeczy, które gdzieś tam sobie za chwilkę zanotuję i mówię bardzo poważnie, muszę to sprawdzić. Mhm. Z takiej perspektywy normalnego człowieka po prostu, nie? Absolutnie. Mhm. Dobra, dzięki. Dziękuję.